Strefa Hanasa się kłania, prosto Starczyński arena Wrocław. A dziś moim gościem jest człowiek, koszykarska orkiestra. Człowiek, który na co dzień mieszka w Hiszpanii, gdzie jego synowie, córka trenują w klubie koszykarskim Valencia Basket Klub, ale też jest oczywiście małżonka, razem z Filipem w Hiszpanii. Zawodowo m.in. nasz gość zajmuje się dystrybucją nawierzchni do koszykówki oraz koszy do grania. Biznesmen, filantrop, grający prezes, prezes. Filip Kenik, witam cię serdecznie. Cześćka Filip, wszystkich. Co ty jeszcze robisz? Bo dużo tego jest. Ty przecierasz szlaki w ogóle? Ostatnio to najwięcej na rowerze jeżdżę, bo mi to sprawia przyjemność i, i bardzo mnie relaksuje, więc, więc tak. Dzieci się zamieśmieją, za że się przenieśliśmy do Hiszpanii, żeby Tata mógł cały rok na rowerze jeździć. Ale, no, tak jak mówiłeś, tak, no trochę, tych, trochę tych zajęć mam. Tak, no przede wszystkim zajmuję się biznesem, jednak, bo, bo z tego, że tak, no dzieci są głodne, trzeba im za coś kupić płatków do, do mleka, żeby rano mogły się na nie zjeść, więc zajmuję się biznesem. Te, te biznesy mam zlokalizowane jednak w Polsce, głównie i tutaj w Europie Wschodniej, więc, więc stąd też cały czas kursuję między Hiszpanią i Polską. No i tak się stało, że udało nam się dogadać, że, że, że zawitałem do ciebie. I... No, właśnie, przyjechałeś ze, ze Słonecznej, mimo że powiedziałeś, Temperaturka niekoniecznie, ale śniegu dzisiaj dużo we Wrocławiu. No, we Wrocławiu pada śnieg, tak. W Hiszpanii y, to tak nie jest, że zawsze jest ciepło, tak. Zimą też jest, jest, jest zimno, domy nie są ogrzewane, więc jakby komfort życia wcale nie jest taki jak na folderach Zbiór Podróży czy y, Agencji Nieruchomości. Dzisiaj rano, jako o 7 wychodziłem z domu, były 4 stopnie tylko w Walencji, ale w ciągu dnia jest 18, 19, słońce świeci, więc przyjemnie. No tak, człowiek związany, mówię o tobie, człowiek związany z, z łodzią, wychowanek LKS-u, łódź i, i byłeś prezesem. Rozumiem, właścicielem wszystkie jakby funkcje chyba pełniłeś od, od zawodnika po, po, po właściciela i prezesa. No, to taka historia dosyć, że tak powiem, zataczająca trochę koło, tak, bo rzeczywiście jestem wychowankiem UKS-u, a. Ja dosyć późno zacząłem grać w koszykówkę. Miałem 16 lat, jak pierwszy raz na treningu Tych koszykówki. późno zaczyna się w No niektórzy tak. Bo... Kolega no, jednym, Marcin Gorta też. Jednym wychodzi to lepiej, innym trochę gorzej, tak? Ale, ale tak, rzeczywiście Marcin się uchował. Kola też yy, yy, Marcin ma większe zakola, ja tylko podgalam, bo siwy jestem. Nie? Więc, yy, więc, yy, więc tak to wygląda. Natomiast rzeczywiście, tak, ja uprawiałem lekką atletykę. Do, do 15 roku życia chodziłem do szkoły sportowej, gdzie była lekka atletyka. A potem poszedłem do liceum, zresztą bardzo dobrego liceum. Chyba no, jedno z najlepszych. Jedną z tych w Polsce. Tam mnie namówili koledzy na nagranie na w koszykówkę. Poszedłem na trening koszykówki i mówię, fajna historia z tym jest związana, bo e, drużyna juniorów, w której zacząłem trenować. E, do dzisiaj, a to był 94. rok, prawie 30 lat temu, do dzisiaj z kilkoma chłopakami mamy kontakt, z kilkoma pracujemy razem z moimi wspólnikami w firmach. Jest Kuba Urbanowicz, który jest prezesem spółki, która zarządza szkołami Marcina Gortata, zresztą też Marcinowi zarządza biznesami kosmetycznymi, więc, więc jest, jest kilka osób, z którymi do dzisiaj jakby żyjemy, współpracujemy. Mówię, fajna historia, ta koszykówka gdzieś tam potrafi połączyć. Fajnie, super, super się dzisiaj będzie rozmawiało. Ostatnio robiłem rozmowę z trenerami młodzieżowymi, z trenerem Jankowskim, z trenerem Kurzackim. Bardzo duże zainteresowanie było tym odcinkiem i tak samo jak wrzuciłem, że będziesz ty moim gościem i opowiesz, jak się trenuje w Hiszpanii. Też bardzo dużo pytań i dzisiaj postaram się prawie na wszystkie, te wszystkie pytania zadać, bo ostatnio jak wiesz, zaczęliśmy rozmowę, to pięć wątków, kilka pytań i dwie godziny strzeliły bardzo no, szybko. dlatego myślę, że możemy tą rozmowę jakoś tak poukładać, takie może działy trochę, jakbyś dał radę uporządkować. Słuchaj, ja jestem DJ House, <grystans> Nie daj będziemy latać. Okej, okay, ja też mam tak, że lubię zbaczać z tematu na temat i skakać po różnych wątkach, więc trzeba to jakoś tam na trzymać w ryzach. Na pewno zrobimy tak, żeby ludzie się jak najwięcej dowiedzieli, bo, bo będzie na pewno ciekawie. Pan Adam jest przygotowany. Witam pana Adama i oczywiście obowiązki wobec partnerów. pani Adamie, pan już skupiony jest. Aplikacja SERF to nasz partner innowacyjna aplikacja dla bezpieczeństwa, kierowana głównie do zarządców budynków, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Jak widzicie, już belkę, wyciągnijcie telefon, kod QR przekieruję was do tej aplikacji, ściągnijcie ją i będziemy mieć quiz. Mamy quiz od Już naszego partnera. Ja też bym się bał, gdybym... Gdybym... Nie znał odpowiedzi. Dokładnie. No i się zabawimy na chwilkę. Dobrze, pierwsze pytanie. Czy wiesz, jak sprawdzamy, czy osoba poszkodowana jest przytomna? Hmm. Znaczy chyba kontakt wzrokowy, kontakt werbalny. A to są takie podstawowe, tak? Czy, czy w ogóle można nawiązać kontakt z taką, z taką osobą? Wtedy możemy ocenić, czy jest przytomna. Tak mi się ja, wydaje. Na, ja natomiast mam to szczęście, że mogę przeczytać odpowiedzi. <śm> 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 uklęknij przy poszkodowanym w taki sposób, aby móc obserwować jego twarz. Złap poszkodowanego za ramię i delikatnie nim potrząśnij. Zadaj poszkodowanemu krótkie pytania, czy mnie słyszysz, co się stało. Wydaj poszkodowanemu jasne i proste polecenia. Otwórz oczy podnieś rękę. To było pierwsze pytanie. Jeszcze mamy kilka. Później będą ABC, widzisz? Okay. Będzie łatwo będziesz mógł strzelać? <laughs> Pisowe są najgorsze Drugie pytanie. Co to jest res? Muszę okulary złożyć. Resuscitacja. Przywrócenie pewnie Krążeniowo-oddechowa. Tak, to jest przywró... przywr... podtrzymanie czy przywrócenie krążenia i, i oddechu. Brawo. Czyli utrzymanie jakby czynności życiowych. Tak. Jest to przewrócenie oddechu i krążenia u osoby, która przestała oddychać i nie ma tętna. Powinien być teraz taki ten z tego. Jeden z dziesięciu. Taka odpowiedź, że jest Pi. zaliczane. Trzecie. Jaki, stosunek, jaki jest stosunek uciśnięć mostka klatki piersiowej do oddechów ratowniczych? Odpowiedź A. 20 do 2. Odpowiedź B. Może już widzisz. 30 do 2. Odpowiedź C. 30 do 3. Nie widzę, ale wydaje mi się, że środkowa odpowiedź. Brawo. Panie Adamie. Ale to dlatego, że widziałem to w waszym programie. Naprawdę? tak jak było jak było. żeście tak 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 chyba też nie tak, ja, ja chciałem ratować połamał, to by odpiąłem kable nie tam to mostek no nie wiem, czy ta pani Ania dała. Nie, radę, ale gdzieś... zastanawiałem się właśnie, że są takie informacje, które ja nie wiem, wy jesteście z jakiego pokolenia miałem przysposobienie obronne ja w szkole. Miałem no i tam takie rzeczy były, zakładanie maski gazowej, tak ochrona przed atakiem jądrowym i to takie rzeczy, które wydają się w zasadzie może niepotrzebne i bzdurne. Jednak tak, Pewnie, a, no -a jednak potrzebujemy tego. Dlatego robimy to właśnie z naszym partnerem. Co to jest? Czwarte pytanie, co to jest skrót AED? Odpowiedź A. Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Krwi. To jest, ja wiem, co to jest, jest defibrylator taki elektroniczny, bo to na lotniskach często jest. Brawo, Automat de automatyczny defibrylator zewnętrzny. Odpowiedź yy, za pytanie piąte. Jakie są podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy? Jeszcze dwa pytania. O Jezu. Odpowiedź A. Zadzwonić na numer alarmowy, czekać na przyjazd ratowników medycznych. Odpowiedź B. Zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu i sobie ocenić sytuację, udzielić odpowiedniej pomocy. Odpowiedź C. Udzielić pomocy medycznej bez zapewnienia bezpieczeństwa. No to chyba wiadomo, także też znowu środkowe raczej chyba, ale mimo wszystko chyba też trzeba dzwonić po, po pomoc, jak najszybciej. Tak jest. Odpowiedź B. Zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu i sobie ocenić sytuację, udzielić odpowiedniej pomocy. Ostatnie pytanie. Jakie są trzy najważniejsze kroki, jakie należy podjąć w przypadku zatrzymania Krążenia. No, przywróci, przyw, przywrócić krążenie, tak? Czyli, czyli ucisk serca, i przywrócić oddech, tak? Okej, okay, brawo. I trzecie jest tutaj wezwanie. No, we wezwanie zakres, po, tak, na, Czyli masowanie serca, to co powiedziałeś, sztuczne oddychanie, wezwanie pogodowia ratunkowego. Brawo, Z, Filip. Zaliczyłem. Zaliczone. Kogo my tu mamy dalej? Bo mamy też też twoją ah, e, działalność. Ty the, the wear, koszulka dla ciebie. Ja Jordan. Ty wiesz co, proszę tak. bardzo. Dziękuję bardzo. Eee, jak to po hiszpańsku by było? Eee, ale tak z hiszpańskim <grym akcentem <grym czy mniej? <grym> nie? żygni mocno. Nie, bo oni mówią nie Jordan, tylko Jordan. Nie? To, to, jest, to jest albo Jordan, albo na przykład jest w Walencji gra Harper, Jared Harper się ją Jared Harper, więc jakby hiszpanie. No to tak, i... po hiszpańsko. Nie, no ale, jo... ale, No Harret powinno być, ale nie mówią właśnie Harret, tylko mówią Jared, tak? No, yo soy, yo soy Jordan Tuares Konio. Oh, oh, oh. To mój, mój kolega Alberto z Fuerteventury się ucieszy. Wyślę mu to. Może Pojść do Alberto jeszcze raz tutaj. Ola, yo soy Jordan Tuares konia. <laughs> brawo, brawo. Alberto, aż mnie kurde kaszelek złapał. Secret Spy Detective, który pomoże Wam e, znaleźć, kogo e, na przykład szukacie albo kogoś chcecie śledzić, ale. To jest też wa fajna informacja, jak rozmawiałem z tym detektywem, że można sprawdzić środowisko, w którym się młodzież obraca. To jest akurat pewnie częsty problem. Niektórych rodziców, ci niektórzy mają w pompie, bo są tacy, a niektórzy się przejmują, nie? co się dzieje, więc możecie korzystać. Ko Korzystałeś kiedyś w ogóle z. Nie, nigdy nie korzystałem. Nie wiem, mam nadzieję, że też nie byłem nigdy ja inwigilowany, więc. Ty jesteś Jordan, tak. ale masz dobry akcent. Ten hiszpański, właśnie powiedziałeś, że w ośmiu językach, i to płynie? No, tak mi się wydaje, że w większości raczej nie Możesz powiedzieć jakie? Znaczy, no wiadomo, tak angielski, rosyjski, którego też na co dzień w pracy y, używam, niemiecki, który w ogóle był moim pierwszym językiem hiszpański, kataloński, włoski, no i po chińsku też się dogaduje. Naprawdę? No. A jakby było po chińsku, ja Jordan. O, Jordan, niż... no i teraz właśnie. Nie <śmianowite> nie. <śmianowite> <śmianowite> o kurde. Musimy to sprawdzić i to wyślesz nam yy, filmik. Yy, detektyw działa na terenie na terenie się też myśli, jak to jest na terenie całej Polski oraz yy, na terenie krajów Unii Europejskiej Sports Medic no to się leczymy u naszego partnera centrum medyczne. No i Epuflor. Epuflor jest to w wielkim skrócie co, Filip? Bo to jest twoja firma. Ty opowiedz, pana Adam, puszcza film. No i Epuflor to jest firma, która to jest w ogóle marka e, niemiecka, którą kupiliśmy w 2011 czy 2012 roku, e, która zajmowała się tak. e, produkcją e, głównie nawierzchni poliuretanowych. To są takie nawierzchnie, które są używane na e, bieżniach lekkoatletycznych czy na boiskach takich wielofunkcyjnych, jak typu Orlik na przykład. Taki mhm. Tak zwany po polsku to się często używa nazwy Tartan. E, no i ta spółka głównie zajmuje się dystrybucją, trochę e, produkujemy elementów, trochę robimy tak zwanych czyli rzeczy, e, które są produkowane przez pod naszą marką przez, przez inne firmy światowych producentów. Działamy głównie w sektorze budownictwa sportowego, czyli jeżeli ktoś konstruuje obiekt taki jak stadion lekkoatletyczny, nie wiem, boisko treningowe, piłkarskie, hale balonowe, no, to my dostarczamy w zasadzie komplet e, wyposażenia do, do tych obiektów nawierzchni. Natomiast mamy w epoflorze też inne m, rozwijające się dosyć prężne działalności, czyli e, akustykę, wibroakustykę, wibroizolację, na przykład torowiska. Co to znaczy wibroakustyka? Na przykład e, podkłady pod e, torowiska tramwajowe pod metro, pod kolej, takie rzeczy, czyli jakby tam, wow. gdzie tu mienie hałasu, są bardzo zaawansowane strony inżynieryjnej produkty. No, mamy zespół ludzi, którzy takie produkty opracowuje, inżynierów, prowadzimy różnego rodzaju badania z uczelniami technicznymi w Polsce i, i tak już w tej branży, powiedzmy, nazwijmy to sportowej tworzyw sztucznych, ja działam od 2005 roku, jak założyliśmy pierwszą spółkę, która potem wylądowała na giełdzie, musieliśmy ją sprzedać, ale mówię, no jesteśmy, mamy prawie 20 lat doświadczenia w tej branży, więc, więc, więc jest to fajne. No. A tutaj konkretnie, jeżeli chodzi o nawierzchnię do koszykówki, moja urocza małżonka prowadzi ten projekt i no dosyć jak widać jest to kolorowe fajne, popularne, chcielibyśmy żeby to było też tak popularne jak, jak, jak w innych krajach gdzie jest trochę cieplej, gdzie można cały rok korzystać z, tych, z tego typu boisk, chociaż z drugiej strony ja pamiętam mojego najstarszego syna Maćka, który i 24 grudnia i 1 stycznia pod domem na kostce brukowej do kosza zainstalowanego przy garażu rzucał i też też, też można też z takich boisk zimą korzystać, więc też jest fajnie a propos tej koszulki, ja Jordan typizda to to ostatnio robiliśmy montaż na hali we Wocławku, na której właśnie Igor Griszczuk trenuje też dzieci. Tam jakiś wykonawca się nas zgłosił, który robił remont hali i właśnie chciał zamiast parkietu położyć tam nawierzchnię i także może przy okazji Igora zapytać, czy dobrze mu się na tych, na tych, na tych płytkach właśnie Sessenlio prowadzi treningi. Okej, okay, myślałem, że ktoś tam w tej koszulce yy, tam rozkłada. Te... No tutaj nie wiem, czy, czy, czy trener Igor w takiej koszulce wysłałem trenerowi Griszczukowi tak. dwie koszuleczki, zapraszałem go na pod podcast, podobno nie był do końca chyba zadowolony, trochę się śmiał, Usynek, synek mówisz, na, zarobiłeś na tych koszulkach. i ja mówię, trenerze, ja nie, przede wszystkim nie zarobiłem na tym złotówki, ale oczywiście gdzieś tam promujemy, to hasło jest super, ponadczasowe, ja do wiem. wszystkiego do wszystkiego pasuje i potem się śmiał z tego. Muszę trenera odwiedzić jeszcze, bo czas szybko leci, kurczę niestety. Dokładnie. Panie Damie, masz pan jeszcze ten mój plakat na obóz sportowy? wrzucony. Rzucony? No, jeszcze są na drugi turnus. Na pierwszy rzeczywiście już nie ma. Wymyśliłem ten obóz dla dorosłych. Wiesz, chłopaki będą panowie będą trenować sobie do, do południa ze mną koszykóweczkę. Jak to Radosław mówi, koszykóweczkę. Potem zabieram dzieciaki na godzinę treningu, żeby rodzice mieli czas na siebie. Popołudnie jest dla nich i panie wieczorem będą miały też zajęcia dla siebie. Które będzie prowadziła moja żona i. Bardzo fajny pomysł, nie? Ja generalnie uważam, I Dorota. że tak. Kwarta taka... Ja generalnie uważam, że w ogóle taka integracja rodzin wokół sportu i tak jak naszy sportowej to jest chyba najlepsza możliwa, możliwa integracja, bo jakby można nazywać pasję, jest to zdrowe, więc więc więcej takich Dziękuję pomysłów. bardzo. I też chcemy, żeby jeden taki trening był wspólny, chociażby rozgrzewka, żeby dzieci widziały rodziców, jak sobie ćwiczą. Więc tak to taki plan jest. No i w pakiecie macie oczywiście tam saunę, basen, pełne wyżywienie. Jak jesteście zainteresowani obus.hanas.maopadjimay.com i to dość z takich ogłoszeń duszpasterskich. To co, jedziemy. Tytuł jest, no, ale w zasadzie nie ma tytułu jeszcze, bo to będzie z tworzenie. no ale jak trenuje młodzież w Hiszpanii? Mnóstwo jest pytań, zaraz te pytania yy, yy, odpalę, ale takie twoja jakby pierwsza taka rzecz, która, przyjechałeś do Polski i wiesz, no, po, po, poszedłbyś na, na gdziekolwiek, zobaczył, co się dzieje, różnica pierwsza, taka najważniejsza. Yy. Dobrze, to, tak. Te pytania, większość w ogóle y, widziałem, bo na dzisiaj sobie tam zajrzałem na, na, na Twojego Facebooka i tam widzę, że sporo ludzi rzeczywiście, i to takich ludzi, którzy widzę, że tam przy koszykówce są i działają, y, się, się tematem zainteresowało. Także bardzo fajnie, bo dobrze czuć się y, potrzebnym. Y, od razu mówię, ja nie jestem pionierem, jeżeli chodzi o hiszpańską koszykówkę, bo pomijając zawodników, którzy w Hiszpanii byli, tak, bo, 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 bo wielu zawodników w Hiszpanii. Polskich grało w, szczególnie w tych grupach młodzieżowych, jak, nie, jak Bartek Pietras, jak Mateusz Jarmakowicz, jak Tomek Kęsicki był w Walencji chociażby. Nawet z, z, rozmawiałem z trenerami, którzy go prowadzili. E, więc, więc trochę tych zawodników. Michał też w maladze był, tak. ale nie wiem, czy grał już wtedy w grupach młodzieżowych. To miał mm, chyba 19. Być. Mi się wydaje, że miał chyba chyba. Nie wiem, ile miał latek Michał, jak, jak, jak wyjechał. To, tego nie jestem. Myśmy stanie... byli wszyscy nad, w trewizu na takim Eurokampie. Oczywiście wszyscy pojechali oprócz mnie, bo ja już ze śląskiem miałem. Siedmiu, siedmioletni kosz. <laughs> nie, no tam pięcioletni, miałem, nie? Nie, no, ale e, już byłem. Okej. Okay. No więc, więc moje trochę tych zawodników było. Tak, kolega Balcerowski, który też przyjrzy 14 roku życia, jest, jest, jest w Gran Canary, tak i tam się bardzo dobrze czuje. z którym spotkałem się z nim. Zaskoczony był w ogóle też, bo znaczy, my się nie znaliśmy nigdy. Tak więc, więc akurat szedł na trening przed meczem wieczornym, więc, więc tam go na chwilę porozmawialiśmy. Strasznie, jest wielki facet. No, to zrobi strasznie duże wrażenie. E, no ale. Andrzej Pluta, tak, z Justyną też jesteśmy w kontakcie, bo, bo chociażby moja Hania w tamtym roku była na obozie u Andrzeja Pluty mm -hmm. w, w Milówce. Zresztą świetna, świetna praca, którą oni wykonują z dziećmi. Właśnie dużo też tych, tych rzeczy z Hiszpanii zaczerpniętych. No wiadomo, Andrzej to jest tyka pracy na kosmicznym poziomie. To tak, tak. I, i, I też ich dzieci przeżyły taką przygodę w Hiszpanii, tak. Andrzej junior wyjechał po chyba u 14, Michał po u 12, więc, więc dosyć wcześnie, podobnie jak moje dzieci. I ten cały proces, taki najważniejszy, formowaniu zawodnika przeżyli w Hiszpanii jest w Polsce też Bartek Siewruk, trener z Koszalina, który ma dwóch synów. Filipa, który był przez trzy albo cztery lata w Barcelonie, potem był w Baskonii, teraz jest w Stali Ostrów. Jakieś tam minuty w Ekstraklasie zaczyna poważniejsze dostawać. Tak, Chłopak jest cały czas młody, 21 lat dopiero skończył. Bartek ma jeszcze młodszego syna, który jest w Cetniewie w SMS-ie, 2005 rocznik Antoni, który jest dla mnie no, bardzo dużym talentem, jeżeli mhm. chodzi o, o polską koszykówkę i myślę, że możemy mieć z niego bardzo dużą pociechę w w przyszłości, więc, więc mój Bartek też jest, zna te realia koszkówki hiszpańskiej, więc jakby nie chcę tutaj chodzić z alfę i omega, jeżeli chodzi o, no, o, o tą koszkówkę, ale, ale wydaje mi się, że przez te w zasadzie 2,5 2 roku ciągiem już jesteśmy i, i jakieś tam spostrzeżenia mogę mieć. Ja jeszcze powiem, że 20 lat temu ponad spędziłem jeden sezon sam grając w Hiszpanii. Grałem w drożnie y obregat to jest liga EBA wtedy to był trzeci poziom rozgrywek w Hiszpanii i jakby wtedy zobaczyłem co to jest w ogóle koszykówka hiszpańska z takiej perspektywy chłopaka, który wyjechał z Łodzi. Nie? Więc jak, jak to można się odbić w ogóle od skali tego, co się dzieje, co się dzieje w Hiszpanii, to był wtedy kosmos przepaść po prostu, jeżeli chodzi o, o, o różnice w poziomach. Ja pamiętam, że wyjeżdżałem, więc chyba w pierwszej lidze, w, w, w ówczesnej, tak? znaczy tak jak w drugim poziomie mm -hmm. rozgrywowym w Polsce tak. Mając sam, nie wiem, 14-15 punktów na mecz robiąc, i wydawało mi się, że potrafię grać w koszykówkę, nagle pychem na trening na niższy poziom w Hiszpanii. Okazało się, że nie potrafię po piłkę wyjść, więc i nic nie potrafię, więc, więc jakby musieli mi uczyć koszykówki w ogóle od zera i. i, i... To mnie tak trochę jakby nastawiło też na, na, na później tak? mieliśmy potem plan razem z Kasią, żeby do Hiszpanii wrócić. Kwestia była taka, że ja chciałem skończyć studia w Polsce, więc, więc wróciłem do Polski gdzieś na w pierwszej w koło brzegu się, się zahaczyłem i, i kończyłem studia na Politechnice łódzkiej. Kasia zostało jeszcze dodatkowe pół roku studiów, więc chcieliśmy razem wyjechać, nawet się pobraliśmy. Moja mama oczywiście mówiła, jak macie wyjechać razem, to musicie wziąć ślub, musi być wszystko tak, jak no, należy, okay. więc. Więc, więc tak, się, tak się stało. Niestety ja złapałem kontuzję, taką, które, po której myślę, wydawało, że już nie będę grał w koszykówkę. Przynajmniej tak wiele lekarze mówili, nie zastanawiali się, czy będę mógł normalnie Co to było? funkcjonować. Zerwanie więc zadeł w kolanie, ale wszystkich, które były możliwe i roz... zniszczenie wszystkich łąkotek. Więc jakby ja tam się rehabilitowałem po tym Co to, prawie półtora ty roku. A to jest w ogóle przestroga dla młodych koszykarzy, żeby nie rozgrywać meczy po spożywaniu wcześniejszego wieczoru napojów wyskokowych. Bo mi się zdaje, że nałożyło się zmęczenie całym sezonem, gdzieś tam jakaś impreza była walentynkowo ten mecz następnego dnia w Szczecinie. Człowiek młody, zdrowy w zasadzie bez żadnych urazów, mhm. bez niczego i i nagle ni stąd, ni zowąd, w połowie drugiej kwarty z, 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 upadłem, straciłem przytomność. Jak się ocknąłem, to miałem piętę odwróconą na wysokość gdzieś tutaj przy, e, przy mostku, nie? mniej więcej tak to, tak to, tak, to, tak no, Mogłem wykonywać obroty e, po z tego? Nie, ale naprawdę mogłem, w, w każdą stronę mi się kolano ruszało, także żadnego nie było żadnego, tak. nie było żadnego dzisiaj punktu. Śmieszne. To no, dzisiaj śmieszne. Dzisiaj śmieszne dla mnie, to, to, była, to była tragedia, ale mówię, może dobrze się, znaczy dobrze. Może dobrze się stało, bo ja uważam cały czas, że jakby talentu koszykarskiego za dużo, za dużo nie Miałem, miałem, jakby, miałem bardzo duże chęci, bardzo koszykówkę kochałem, nadal kocham, natomiast e, może zamiast gdzieś tam się plątać w wieku 30- kilku lat po jakichś tam niskich ligach, to, e, Decyzja to, była to, tak? to podjąłem decyzję taką, że zajmę się biznesem, a potem do tej koszykówki właśnie Łukasz się e, wróciliśmy i tak zrobiliśmy ekstraklasy, tak i tak, i tak i, e, myślę trochę radości kibicom daliśmy w łodzi, a, więc, e, więc stało się jak się stało. No, nie ma co pamiętywać. No dobra, to co? To lecimy z pytaniami, nie będziemy przedłużać. Łukasz mi. Pierwsze, jak zacząć przygodę dziecka z basketem w Hiszpanii? Ja bym nie zaczął od tego pytania. Dobra, jeżeli mogę, bo, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. Mam okay. ja, jeżeli... też jakieś pytanie, które może ty byś chciał zacząć. Którym... Ja, bym, ja bym zaczął może inaczej, ja bym w ogóle powiedział ludziom e, trochę, jak wygląda koszykówka w Hiszpanii. Tak najpierw opowiem, a potem na te pytania odpowiadam. Myślę, że to będzie takie, takie, takie logiczne. Pierwsze. No dobrze, no to, to, to... Pier, pierwsza, pierwsza rzecz, e, e, trzeba sobie zdać sprawę, jak wielkim sportem jest koszykówka w Hiszpanii. Zarejestrowanych w tej chwili w, na ten sezon zawodników w Lidze Hiszpańskiej jest 380, e, sfederowanych zawodników, czyli tych, którzy mają licencję Hiszpańskiego Związku Koszyków, jest 385 tysięcy. To jest 10 razy więcej niż zawodników z licencjami w Polsce. Przypomnę, że Hiszpania ma raptem 10 milionów więcej mieszkańców niż Polska. Czyli tak naprawdę z takich statystyk krótkich przeliczeń wynika, że w Hiszpanii 8 razy więcej ludzi, w takich liczbach bezwzględnych, 8 razy więcej ludzi gra w koszykówkę. Więc. Y ten sport jest tam po prostu bardzo, ale to bardzo popularny. W Hiszpanii klubów koszykarskich, które są zgłoszone do rozgrywek jest ponad 3,5 tysiąca. Mówię tu o klubach żeńskich i męskich, wiadomo, że jest tam przewaga 70% są mężczyźni, 30% kobiety. Ponad 3,5 tysiąca klubów. To znaczy, że w takich rozgrywkach jak Mistrzostwa Hiszpanii kategorii U14, U16, U18 męskich rywalizuje 2,5 tysiąca klubów. I teraz, jak tym zarządzać? Dla porównania w Polsce, nawet ostatnio wchodziłem na SKM, stronę Zibiego Bytomskiego, tak, który prowadzi taki serwis poświęcony koszykówce, że zobaczyć, ile drużyn gra w Mistrzostwach Polski, no to w jednej kategorii gra mniej więcej, tak licząc od 70 w tych najstarszej kategorii u 19, 19. do tam 110 w kadetach, tam u 15, u 3, czy u 13, tyle drużyn rywalizuje Mistrzostwo w Polsce. Czyli mamy tam 10 drużyn w regionie, w innym mamy 6, w innych 13, tak. Mówimy o takich liczbach, tak? E, Hiszpania jest podzielona na 19 prowincji. I teraz e, największe prowincje koszykarskie to jest e, Madryt, czyli Comunidad de Madrid, który ma 8 milionów mieszkańców, e, Katalonia, e, Walencja, e, Kraj Basków, Andaluzja i Kanary. E, to są takie dominujące, e, domin, dominujące regiony. E, przykład e, wspólnoty Walencji, tak? Czy się nazywa Komunidad Walencjana, która się składa z trzech prowincji: Walencja, Alicante i Castellón. To jest rozgrywki kategorii U-14, rywalizuje w nich 260 drużyn. Mówimy o prowincji, która, o regionie, która ma 5 milionów mieszkańców. Teraz jak to jest zorganizowane? Mamy cztery poziomy najczęściej rozgrywek. Tylko z najwyższego poziomu możesz wyjść do mistrzostw Hiszpanii. Wszystkie inne poziomy grają o to, żeby na kolejny rok zakwalifikować się do grania poziom wyżej. Jest to fajne, bo dzieciaki mniej zdolne sportowo, mniej zdolne ruchowo, nie wiem, bardziej otyłe, szczuplejsze, mniejsze i tak dalej sobie rywalizują na niem. Nie na trzecim, na czwartym poziomie. Ten drugi poziom, taki to jest na już jest taki naprawdę ok. Ten najwyższy poziom, autonomiko, no to już jest bardzo wysoki poziom, z tego poziomu drużyny wychodzą do finałów mistrzostw Hiszpanii. To, mogę? Tak. Od razu pytanie moje jest, jesteśmy w stanie coś takiego w Polsce zrobić. No na pewno nie jutro, ale uważam, że jesteśmy w stanie wyznaczyć kierunek, w którym powinniśmy koszykowa podążać. Tak jak to jest w każdym biznesie, ustawia się jakieś kamienie milowe, ustawia się jakieś KPI, czyli takie mierzalne wskaźniki które rok po roku powinny być weryfikowane po to, żeby ta koszyka w tym kierunku zmierzała. No dobrze, a takie od razu, przepraszam, że ci przerwałem, no ale już kolejne mam pytanie. Nie mówię o tych dużych ośrodkach, no ale gdzieś są mniejsze miejscowości albo kluby, Przykładowo, nie, z... o, pytanie brzmi tak, jak, się, jak finansuje się takie kluby ze składek? No mm -hmm. bo przykład u mnie na przykład w Rydzynie jest prezes Kaszuba, który y, oprócz tego, że oczywiście ma wsparcie gminy y, Rydzyna i są składki rodziców, też oczywiście własne pieniądze gdzieś tam firmowe w to ładuje. Jak, jak to wygląda w Hiszpanii? Jest pomoc na przykład ze związku, może, że. że... Tak, odpowiedz. Jest. jest, jest um... Jest, y, są cztery jakby rodzaje finansowania. Rozmawiam tutaj o takich klubach przeciętnych, nie mówię uh -huh. o tych klubach, które są podpięte pod kluby euroligowe, tylko o takim no, statystycznym rycerze, ryzyna, tak. No z, tak, tam, o to z, mi chodzi. No zgładala, właśnie, zgładala też... Harry, tak. I teraz, i teraz y, taki klub funkcjonuje przede wszystkim składki rodziców. Taka składka roczna za treningi to jest poziom 300-400 euro. Mhm. Czyli no, liczmy na nie niem 150 zł miesięcznie, tak, powiedzmy na no, 200 zł może miesięcznie płaconej takiej składki przez, przez każdego z rodziców za, za każde dziecko. Potem jest dofinansowanie z Urzędu Gminy, Miasta. W zależności od tego, ile, ile tam jest dzieci na każde dziecko. Najczęściej to się liczy w ten sposób, że za każde dziecko trenujące jakaś tam jest taka subwencja. Większość klubów z tego korzysta. Na przykład Walencja Basket z tego nie korzysta w ogóle, bo jakby taki jest mecenas klubu, mówi, że nie chce korzystać z publicznych pieniędzy, nie korzysta z żadnej publicznej pomocy, ale, ale większość klubów z tego korzysta. Potem są sponsorzy, tak czyli tak jak mówisz, jak pan Kaszuba, tak? Który, którzy, którzy pomagają. Jest dużo takiego małego biznesu. No ogóle, tak, żeby się jeszcze teraz Nikt nie obraził, są jeszcze oczywiście też lokalni, którzy też wspierają klub ten, tak, ten młodzieżowy. No więc, Czy to no są więc, rodzice, którzy mają na przykład. No więc, firmy, firma, jak, jest, jak jest klub, który ma szczęście, który ma <coughs> takiego mecenasa, jak pan Kaszuba, który jest w stanie trochę więcej kasy przekazać, i to, to, to ten klub jeździ na trochę większe turnieje, gdzieś tam trochę, trochę jest lepiej, nie wiem, lepsze stroje, mają dzieci. Są kluby, które y, mają sponsorów na zasadzie właśnie takich mniejszych, czyli sklepy, warsztat y, wulkanizacyjny i tak dalej. To nie są duże kwoty, tak? ale gdzieś tam jest to jakieś tam... Pomagają funkcjonować, czy... chociażby transport, czy coś. Y, y, zaraz o tym porozmawiamy, o tym transporcie nawet. Potem i y, 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 ostatnia rzecz to są pieniądze ze związku, ale to nie jest jakaś tam duża kasa. Tam Pieniądze ze związku są najczęściej dzielone też w zależności od tego, ile klub dostarczył zawodników, nie wiem, do kadry wojewódzkiej, czy... czy... Za, a to ciekawe. Tak. Czy, czy, czy na przykład właśnie um, za wyniki w rywalizacji, ale bardziej wyniki takie, na przykład, ile klub drużyn zgłasza do rozgrywek, czyli na przykład w ten, w ten sposób, żeby zachęcić, żeby jak Takie najwyżej, nagrody. Takie, takie nagrody bardziej popularyzujące, i to są pieniądze, które są rozdzielane najczęściej przez um, te lokalne, regionalne związki, a z kolei te regionalne związki, żeby z kolei dostać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i z um, Federacji Hiszpańskiej Koszykówki, no to rywalizują między sobą w mistrzostwach Hiszpanii kategorii U12, U14, U16. Kadr wojewódzkich. To zaraz też o tym, o tym powiem, nie? bo to jest też ciekawe. Więc tak to wygląda. Natomiast nie pudrujmy koszykówki hiszpańskiej, że tam mamy wszyscy mamy obiekty takie jak Ma Walencja, czy wszystko jest na tip top, bo no, jeżdżę na mecze. Dzieci tak grają w, po różnych halach, po różnych klubach, gdzieś tam po jakichś wioskach, w większych miastach jeździ. I gra się na hali, na której jest pomalowany beton, nawet nie jest nawierzchnia sportowa, tak akurat to jest mój konik, więc pomalowany beton, aby nie było w nim dziur, przeciekający dach. Często hale nie wszystkie, nie są ogrzewane. Hale są często, e, z, na przykład mają jedną, jedną, ści jedną nie ścianę. Nie ma parkietu, tylko jest beton tak, pomalowany? Tak, jest normalnie pomalowany beton na niektórych halach. Oczywiście są hale, na które są też nowo zbudowane, nie wiem, 5-7 lat temu z pięknym parkietem, czy z jakąś tam <laughs> ładną nawierzchnią y, 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 z, poli, y, y, z poliuretanu, tak, ale, ale jest grubo obiektów, które naprawdę, co ciekawe, na takich obiektach e, są rozgrywane często bardzo prestiżowe turnieje. Jest turniej na Teneryfie w Orotawie, który jest co roku, zbierają się najlepsze drużyny z całej Europy, przyjeżdżają i chłopcy grają naprawdę na takiej nawierzchni, że, że, że tam masz szkoda kolan. W przyszły weekend e, mój najstarszy e, Maciek gra turniej w Henoves. Jak e, rok temu udało mi się e, załatwić zaproszenie na taki turniej w kategorii U12 dla uks u to to yy, dzieci, te, te, to mamy tutaj grać, bo dzieci U12 grają na niskie kosze, więc yy, kosze były wstawione, kosze normalne duże są spuszczane, te kosze niskie były ustawione, więc jakby był kosz, za którym konstrukcja była dosłownie... 50 centymetrów za, 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 za tablicą, więc dzieci w rozpędzie wpadały na te kosze, rozbijały się, rozbijały się tam jakieś tam. No może nie było jakichś tam wypadków, ale nie było to jakoś super bezpieczne, nawierzchnia poważnie beton. I na ten turniej przyjechały naprawdę no, topowe same topowe ekipy, tak? No, był Joventut Badalona, była Walencja, była unika Hamalaga, byłam Murcja, no i UKS. Nie? Więc 12 lat, 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 lat nie? Się, się śmiałem z trenerami, że zawsze że dzieciaki miały na pewno pierwszy raz i kto wie czy nie ostatni rywalizować z, z kolegami z, z takich marek tak, sportowych, więc, więc też fajnie, że nas tam, a, nas tam e, zaproszono. Także mówię, to nie jest tak, że tam jest nie wiadomo jaka infrastruktura i że w Hiszpanii to jest e, e, kraina mlekiem, mlekiem i miodem płynąca. Tak nie jest. Wynagrodzenia trenerów, bo też były takie pytania, tak, jakie stawiają trenerzy. W takich mniejszych grupach 250-300 euro miesięcznie za prowadzenie jednej grupy. No więc też trenerzy kombinują, żeby połączyć, prowadzić no właśnie, dwie czy trzy, trzy, trzy grupy, żeby. jakby Ja porównuję to z pieniędzmi, które płacimy w uks ie to uważam, że jakby nie ma, nie ma krzywdy. To są ludzie, którzy na co dzień są nauczycielami, pracują nie wiem, jako w banku, są handlowcami, architektami, okay. do godziny y, 17 wykonują swoją pracę, od godziny 18 są. Trenerem grupy młodzieżowej i zajmuje im to tyle samo czasu, co, co u nas trenerom, czyli że y, muszą się doszkalać, tak, muszą pojechać na, na, na turniej muszą pojechać na mecz. Transport na mecze, Walencja, która jest naprawdę no, jest jednym z największych klubów w Europie, do 150 km rodzice zawożą dzieci sami. Oczywiście rodzice się zgadują czasem, że, ale generalnie wychodzą z założenia takiego, że rodzic tak jedzie na mecz dziecka popatrzeć. To zaraz wyjdzie, że w Polsce jest fajnie. Uważam, że nie jest źle, natomiast okay. kwestia jak potencjał, który mamy przekuć na, na to, żeby... No, na, na wyniki są właśnie, Gadaliśmy o tym przed. Tak, że ja mówię, wyniki mamy lepsze niż całe to zaplecze. A co jest właśnie, to, to fajnie, że to żeśmy zresztą. na to, to co jest też taką wizytówką, e, znaczy domyślam się, co, że, że jakby szkolenia e, młodzieży w, w, w Polsce, co by z wizytówką taką światową, że mamy ludzi w NBA, tak? więcej ludzi... NBA więcej ludzi w Hiszpanii, to dla ciebie jest taką, czy co? Co, co jest takim jakimś, znaczy, Wiesz o co mi chodzi. Słuchaj, zacznijmy jakby od samej góry. tak? No, reprezentacja Hiszpanii w koszykówkę, męska i damska od lat 20 czy 20 kilku są absolutnym topem na świecie. Tak? Przywożą z każdej imprezy praktycznie, albo prawie z każdej imprezy przywożą medale. Tak? No, są aktualnym mistrzem świata, aktualnym mistrzem Europy. Mówimy tu o seniorskiej. O seniorskiej reprezentacji. Nikt się nie spodziewał, że w zeszłym roku zdobędą złoto na Mistrzostwach Europy. Tak samo jak nikt się spodziewał, że my zdobędziemy czwarte miejsce, tak? ale, ale, ale no przywieźli, przywieźli złoto z, z Berlina. Tak? E, zawodnicy w NBA. To jest, powiedzmy, szczyt piramidy, tak? Bo, bo to można patrzeć, Francuzi mają więcej zawodników, Kanadyjczycy mają jeszcze więcej, tak? No ale iluś tych Hiszpanów przez NBA się przewinęło, tak? To jest tam dwadzieścia kilka nazwisk. Zawsze ktoś jest, nie? Zawsze ktoś jest. W tej chwili też, też są, tak. są bracia Hernan Gomez, tak? Jest, jest Garuba, tak? Jest Santi Aldama, tak? Także są ci zawodnicy. Jest Ricky Rubio, także trochę tych zawodników. No, chciałbym, żebyśmy mieli takich pięciu zawsze, nie? W drafcie na 2024 rok ostatnio na Twitterze nawet wrzucałem tam takie... Prognozy draftu robione przez Jonathana Givenchiego, który jest ekspertem ESPN, No, to w, w 60 draftu jest sześciu zawodników z Hiszpanii, nie? Więc, a nie była Daja który jest no, w ogóle też kolejnym zjawiskiem typu Łembaniama, nie? Więc, więc nie, nie wiem, dlaczego nie było. Widać, może ma jakieś inne informacje, że zostanie jeszcze rok dłużej w Europie. Także więc tak to wygląda. E, sukcesy kadr młodzieżowych. E, my... Wszystkie są w Dywizji A teraz. Nasze, tak. No. No, a w zeszłym roku były cztery imprezy mistrzowskie damskie i cztery imprezy mistrzowskie męskie, czyli Mistrzostwa Europy U16, u 18 U20 i Mistrzostwa Świata U17. Wiesz, ile medali zdobyła Hiszpania? Mów. Pięć razy srebro i trzy razy złoto. Na osiem mistrzostw zdobyła osiem, osiem finałów. Grali, tak? No, dwa finały na Mistrzostwach Świata przegrały i dziewczyny i chłopcy przegrali z, z USA, tak? No, z USA w kategorii 18 czy 19 nie sposób dzisiaj wygrać. jest. A powiedz mi z drugiej strony, bo wiesz, powiedziałeś o zarobkach trenerów. Wiesz, słuchać nas będą prezesi też i powiem, a to dobrze, że tak jest. I właśnie moje pytanie jest, czy to dobrze, że trener, który. <coughs> Chce oddać całą pasję, mógłby więcej musi to łączyć z pracą, jeszcze. Wiem, że to nie każdy klub będzie w stanie zrobić, ale czy to jest dobrze, że tyle zarabiają młodzieżowi trenerzy? Jaka, jak, jakby wiesz, chodzi mi o też motywację, bo ja wiem, że oni to kochają. Tak. Znaczy, czy to tylko to? To jest, to jest, to jest tak, że to jest przede wszystkim, a przez to, że jest taka skala zawodników, jest też odpowiednia skala trenerów. I jest, jakby między nimi, też ogromna konkurencja. I teraz mamy trenera z jakiejś tam niedużej miejscowości, który, dla którego przynosimy do większego miasta, czy za pracą, czy za, chciałby połączyć to z pracą w klubie, tak, no musi coś pokazać, jeżeli chce pracować w większym klubie. Bo większe kluby oczywiście płacą już trochę, trochę większe pieniądze, tak. W Walencji trener drużyny Cantery, będę potem mówił, czym się różni Cantera de w takim, ale Cantery, czy więc takiej drużyny wyczynowej, nazwijmy już, no to zarabia już na przykład 700 euro miesięcznie mhm. za prowadzenie jednej grupy. No to już jest, powiedzmy, jak ktoś ma w pracy 1500 euro, tak, zarobku i do tego dołoży poł do tego, no to jest jakby jakieś tam wynagrodzenie za pracę. Często ci trenerzy pracują na przykład z jedną grupą jako pierwszy trener, ale akurat skantery, jak są pierwsze, no nie mogą pracować jako, ale często na przykład asystenci kantery pracują jako pierwszy trener z grupami SQLi, z grupami młodzieżowymi. Często robią dla klubu jeszcze inne rzeczy, żeby jakby uzbierać sobie taki, nazwijmy to, pełen etat, żeby to, co mają w tej koszykówce, dało im, dało im jakby pełną pensję. No, wiesz, z drugiej strony mówisz, chciałbyś się poświęcić trener i pracować, no ale to ciężko jest przepracować. To nie jest taka praca jak przy biurku, tak jak ja siedzę i no pracuję od 8 godzin, do 16, no tak, tak? Tylko, tylko to trzeba dopasować do godzin szkolnych, do godzin... Się. Więc jakby na pewno najwięcej trenerów łączy pracę nauczyciela z pracą trenera. I to niekoniecznie są nauczyciele wychowania fizycznego, są czyli, nauczyciele matematyki. Czyli tak jak w, no w Polsce bardzo Dużo, bardzo, bardzo Dużo i, i, I tak jest, nie, nie ma takich pieniędzy w sporcie młodzieżowym nawet w Hiszpanii, żeby stać było w miejscowości, która ma 10 czy 15 tysięcy mieszkańców, klub na zatrudnienie trenera na pełen etat, no bo co on miałby na tym pełnym etacie robić? Super, fajnie, że o tym mówisz. Naprawdę, bo, bo to będzie bardzo ciekawe, wiesz, też oczy otworzy, że, że nie jest tak, natomiast, co, że podruje się. Natomiast, tak, natomiast chciałbym, jakby mówimy teraz o koszkówce w Hiszpanii, z drugiej części, jak będziemy mówili o, o Walencji, bo taki mam plan, przynajmniej ja sobie ułożyłem plan tak dla ciebie mm -hmm. trochę. Nie, to... dobrze, no, ja mi pasują te To powiemy, jak, to, jakie są wymogi jeszcze do tego, żeby takim trenerem być, bo to też jest, też jest istotne. To co, lecimy z tymi pytaniami, czy jeszcze chciałbyś dodać do tego, bo ci też w pewnym <coughs> momencie przerwałem, bo mówiłeś o tych o tej skali Hiszpanii. Tyno... Tak. No właśnie, yy, yy, jak wygląda yy, bo to jest ciekawe, oglądają Mistrzostwa Hiszpanii w ogóle. To jest coś na przykład, co uważam niedużym kosztem można byłoby wdrożyć w Polsce, a jakby gdzie ten potencjał nie jest zachowany. Finał Mistrzostw Hiszpanii to jest finał dla 32 drużyn. 32 drużyny przyjeżdżają na tydzień czasu w jedno miejsce, tam oczywiście związki rywalizują, oferty składają, tak kto tam tańsze hotele dla klubów załatwi, lepsze jedzenie, lepsze warunki, lepszą bazę i te drużyny rywalizują mistrzostwa Hiszpanii. Kto, jakie są te 32 drużyny? W Hiszpanii jest 19 wspólnot autonomicznych, więc mistrz każdej wspólnoty autonomicznej jest zakwalifikowany do mistrzostw Hiszpanii. A do Mistrzostw Hiszpanii zakwalifikowany jest również ekstra, gospodarz turnieju, czyli na przykład Andaluzja organizuje takie mistrzostwa, no to wicemistrz Andaluzji jest, jest też też zakwalifikowany. Do tego jest zakwalifikowanych ośmiu wicemistrzów e, wspólnot autonomicznych, które mają najwięcej licencji koszykarskich, czyli zawsze Madryt, Katalonia, Walencja, właśnie te największe m, ośrodki koszykarskie zawsze mają na pewno dwie drużyny w finałach Mistrzostw Hiszpanii i zostają cztery miejsca, które są rozdzielane według klucza e, wyników za poprzedni sezon, czyli jeżeli było na przykład jako półfinaliści, tak? Cztery najlepsze drużyny były drużyny z Madrytu, z Katalonii, z Walencji, właśnie z Andaluzji. No to te cztery komunitady dostają ekstra miejsce. Czyli maksymalnie mogą być trzy drużyny z jednego komunitadu. Na przykład się czasem tak, że w półfinale jest i Barcelona i Rzewentut Badalona, więc do kolejne miejsca jakby przypada piątej drużynie. Nie może być więcej niż trzy drużyny z jednego komunitadu, ale z każdego jest jedna, jeden reprezentant. I teraz takie finały to jest naprawdę ogromna impreza, na którą jeżdżą. No z każda drużyna ma 12 zawodników. Naprawdę wszyscy rodzice na taki tydzień jeżdżą biorą sobie wtedy wolne, jadą na takie, na takie finały, to jest, to jest wielkie święto, żyją z tego hotele, żyją z tego e, restauracje, żyje z tego życie nocne, tak, sprzedawcy piwa i popcornu, e, na, natomiast i, i super jest też organizacja tego, te, te, tych mistrzostw. Żeby nie było jakby pustego przebiegu meczów, są podzielone te 30 różnych finałowych na dwie, na dwie kategorie, mocniejszą i słabszą a z czterech grup mocniejszych do tej fazy pucharowej wychodzą z każdej grupy trzy drużyny, czyli powiedzmy te najmocniejsze drużyny grają trochę między sobą, natomiast jest też słabsza kategoria, gdzie są na przykład wicemistrzowie mocnych regionów i do nich są drużyny z takich mniejszych ośrodków, jak tam Niemseł, tam jakaś Asturia i tak dalej, dołożone, i z takich grup wychodzi tylko jedna. Więc do, na koniec do tej fazy pucharowej, do 1,8 finału wychodzi tylko 16 drużyn, potem, że tak powiem, przegrywający odpada i tak sobie aż do finału dojeżdżają. Jakie są najmocniejsze ośrodki w Hiszpanii? Bo tam też jest takie, takie pytanie w tej koszkówce młodzieżowej, które, które, które kluby są najmocniejsze. Jest kilka klubów, które, 10, które są od, w zasadzie od zawsze nadają ton rywalizacji w Hiszpanii. Tak? Są to z Madrytu, to jest Real oczywiście i Estudiantes z Madryt. Z Barcelony jest to FC Barcelona, z Katalonii jest to FC Barcelona i Joventut Badalona. Z Walencji, no to jest Walencja. Z Aragonii jest Saragosa, Casa de Monte się teraz nazywa, tak, ale to jest, jest drużyna z Saragosy. Do tego są dwie bardzo mocne cantery, czyli. Cantera to w ogóle jest po hiszpańsku kamieniołom. Drużyna, która jest takim takim taką zapleczem <grym> miniorskim pierwszej drużyny, nazywa się Cantera. I w piłce się w czyli jakby wykuwamy tam z kamienia talenty. Z Andaluzji jest to Real Betis, Sevilla i, i Unica Hamalaga. No i na Kanarach mamy Gran Canaria, i na Teneryfie mamy, to się nazywa. Cajasieta, ale to jest Lenovo Tenerife, tak? I to jest 10 najmocniejszych, 10 najmocniejszych akademii. Oprócz tego jest taki drugi rzut, takich 10, które zawsze są w finałach mistrzów w Hiszpanii, albo prawie zawsze, ale jakby, no, już nie walczą o medale. Tam się rzadko zdarza. Jakaś Baskonia się czasem trafi, jakiś Centro Madrid, L'Hospitalet. No, są, są takie, takie, powiedzmy, czasem jakaś Manresa, Girona. Mhm. Gdzieś się pojawia Fuenlabrada, jakieś kluby się takie pojawiają. Murcia czasem się pojawi, ale generalnie nie są to, to najmocniejsze ekipy. Te 10 najmocniejszych klubów. To jest pełny profesjonalizm, jeżeli chodzi o szkolenie. A I teraz, żebyście zrozumieli, jak to, jak to szkolenie wygląda. Dzieci zaczynają bardzo wcześnie w koszykówkę grać. To mogę zadać już to pytanie? Jak Dawaj. zacząć przygodę dziecka z basketem w Hiszpanii, skoro o tym Jasne. mówisz? Znaczy, Łukasz tak. Mi. Drogi Łukaszu, ciężko jest napisać receptę na życie każdego dziecka, bo jakby jest wiele czynników. Natomiast ja bym zaczął przede wszystkim od wysłania dziecka na jakiś taki letni obóz do Hiszpanii, robionego przez jeden z klubów lub akademii dobrych. Mogę potem wrzucić takie linki na, 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 takie, na takie obozy, gdzie są organizowane. Żeby w ogóle dziecko zobaczyło, jak taka szkółka wygląda, jak wygląda nastawienie trenerów, jak wygląda ich relacja z rówieśnikami. I to jest tak. Kluby topowe hiszpańskie, wszystkie polskie talenty koszykarskie do rocznika 2009, tej chwili 9, 2010 mają przeszukane i przeszperane. Nie ma możliwości, że w Polsce gdzieś, w... chyba że my sami jako polskie środowisko koszykarskie, czy na kadry nie wiedzą, że gdzieś w Ełku czy w Zamościu jest jakiś chłopiec, chodzi po ulicy, który będzie przyszłym Michaelem Jordanem. To już w dzisiejszym sporcie, przy tym poziomie scoutingu, praktycznie jest niemożliwe. Do U15 to jest wszystko prze. Tak, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o kantery, czyli te mówię kluby takie, nazwijmy to profesjonalne, każdy, każdy z nich ma swoich skautów, swoich zaprzyjaźnionych agentów, e, którzy mu zawodników z całego świata e, podsyłają. E, Andreu Casadewaj, który jest koordynatorem e, męskiej kantery w walencji, on się zajmuje sześcioma drużynami tylko w klubie, Tak, klub ma 70 drużyn, ale on się zajmuje tylko sześcioma drużynami. On dostaje dziennie kilkanaście maili z propozycją zawodników z Afryki, z Azji, z, z Bułgarii, z, z, z Bośni, z Gruzji i tak dalej, którzy chcą jakby kontynuować swoją karierę w Hiszpanii. Więc te kluby topowe, od razu mówię, jakby żeby odejrzeć te z, ze złudzeń, nie są dla każdego. Nie ma sensu się do takiego topowego klubu często pchać, bo po prostu. No, no, to musi być naprawdę odpowiedni poziom zawodnika. Natomiast przez to, że jest tak duże to szkolenie w Hiszpanii, jest tyle klubów, jest odgroma organizacji, w których takie dziecko może znaleźć dla siebie miejsce. No, tylko to jest wyrzeczenie ze strony rodziców, bo wszyscy mówią, że tam Hiszpania ściąga niesamowite ilości talentów. W Walencji, klubie jakby nie patrzeć, top 4, jeżeli chodzi o budżet w Hiszpanii, który ma budżet akademii większy niż budżet naszego mistrza polski, jest trzech zawodników na pełnym stypendium. To znaczy na pełnym stypendium, to jest takie stypendium, które ma zawodnik zapewnione wyżywienie, mieszkanie, brak odpłatności za treningi, tam trochę jeszcze ekstra jakiegoś sprzętu, coś tam zostaje. To takich zawodników jest trzech. Wszyscy są reprezentantami Hiszpanii, tak? No, nie, nie, jakby top top, top top, zawodników krajowych. Ale akurat Walencja jest taka, że ona nie ściąga zawodników, ponieważ ma takie zasady narzucone przez mecenasa klubu, że, że nie ma. Że nie tak. Są kluby, które obiecujących zawodników, to są kluby często tego drugiego poziomu, ściągną, dadzą takiemu dziecku bursę, wyżywienie, gdzieś z rodzicami się dogadają odnośnie jakiejś tam może partycypacji w kosztach, niezależnie od sytuacji ekonomicznej rodziców widząc potencjał w takim zawodniku, czyli inwestując w niego, ale podpisując z nim kontrakt, może nie taki, jak ty miałeś ze Śląskiem, tak, ale taki kontrakt, który też temu klubowi da możliwość zwrotu z takiej inwestycji, czyli okej, okay, Walencja nie chce w takiego zawodnika inwestować i ryzykować, bo nie wie, co z niego będzie, ale odchowają takiego zawodnika w takiej, nie wiem, w Centro Madrid, czy, czy w jakimś tam Spanish Basketball Academy, czy jedno, jednym z 50 takich klubów, a potem za 50 tysięcy euro Walencja w do seniora takiego sobie zawodnika już gotowego, wyszkolonego w hiszpańskim systemie weźmie. Więc tak to działa. Natomiast, jeżeli chodzi o ten początek, jak najbardziej pojechać latem na jakiś kamp, zobaczyć, jak, jak, jak to wygląda. Ja mogę powiedzieć, jaka była moja droga, bo to jest takie. Myślę... No właśnie, bo tutaj też było, czy ciężko dostać się do klubu jak Walencja, czy przyjmują w każdym wieku, czy są jakieś testy. To są te Dobra, tej... no to, 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 to jeszcze tak. Jak mówię o tej konkurencji, tak, jeżeli mamy w kategorii U14-200 kilkadziesiąt drużyn w jednej prowincji Walencja, to uwierzcie mi, że 12 zawodnik w Walencji. Jest lepszy od najlepszego kolejnego zawodnika w każdym innym klubie w, w tym regionie. Nie ma znowu, tak jak mówimy o tym scoutingu, nie ma możliwości, żeby się uchował w jakimkolwiek innym klubie w regionie zawodnik, który nie będzie chciał iść do Walencji, bo każdy chce iść do Walencji, jak samo każdy chce iść do Madrytu, do Barcelony, do Juventutu, bo tam ma szansę się jak najlepiej rozwinąć. To no jest normalny jakby łańcuch, łańcuch pokarmowy. Więc skałci takiej Walencji jeżdżą po y, całej prowincji, oglądając mecze 10-latków, 11-latków, i te dzieci zapraszają na treningi. To nie chodzi o to, żeby 10-11-latek wyrywany był ze swojej wioski i ale zapraszają na treningi, przychodzą, zobaczą. W kategorii U12, U11, U12 to już są bardzo wyselekcjonowane grupy, takie, które zbierają najlepszych zawodników y, z całej prowincji. Dlaczego? Dlatego, że praca z utalentowanymi dziećmi. Jest dużo łatwiejsza i dużo szybciej jest progres. Więc kumulując dużą ilość talentu, a tak robią wszystkie duże kluby, jesteś w stanie dużo szybciej osiągać progres z tymi zawodnikami. I tutaj wracam do tego, jak mówiłem, ŁKS przyjechał na, na, te, na te mecze w tej kategorii 12, gdzie my naprawdę mamy ten rocznik bardzo, 2010 w się bardzo, bardzo przyzwoity, mamy bardzo innego, fajnego, wysokiego chłopca. Naprawdę uważam, że są ci, te dzieciaki, jak nasze warunki, bardzo dobrze wyszkolone, no ale jakby tą wirówkę, którą zobaczyły hiszpańską, no to nie byli w stanie intensywnością samą grania w ogóle się, się przeciwstawić. Tylko my zbieramy, i tak w Łodzi mamy, mamy mini basket ligę, w której mamy 600 dzieci, możemy tych dzieci wybrać, powiedzmy mamy jakąś skalę taką, że w każdym roczniku mamy, te dzieci też są wybrane, ale one są wybrane z 40, z 50, z 60 z danego rocznika a nie wybrane z jednego rocznika, z 2,5 tysiąca dzieci w, w, jednym, w jednym regionie. Więc to jest po prostu ta skala. jest tak I teraz, jeżeli ma dziecko 14 czy 15 lat i chce przyjechać na takie testy, do takiej walency Hiszpanii, no to on musi być dużo lepszy od tych już wyselekcjonowanych Hiszpanów, no bo inaczej jaki interes ma klub szkolić dzieciaka. Więc najczęściej ci, którzy trafiają do Hiszpanii, to są albo talenty no, naprawdę taki gdzieś tam na, na, skalę, na skalę europejską. Nie, nie chcę mówić jak Luka Doncic, tak? No bo, bo to bo, ale to, to jest, powiedzmy ten pokój zawodnika. Albo zawodnicy z Afryki. No i tutaj trochę wpadamy w patologię, tak? Bo e, wysyłają wideo często zdolnego chłopca, tak, tak się śmiemy tak, się śmiejemy, tak z, tam, z trenerami, coś wysyłają wideo zdolnego chłopca, i. No, wracasz z zapytaniem, ile ten chłopiec ma lat i przychodzi od powiedzenia, ile ma mieć lat, nie? <tłynie> więc <grym> właśnie powstała dyskusja teraz... Um... Przypomnij, mi proszę, nazwisko, który. Mama, tyle, mama laury, 55 mam, punktów, tak? Tak, był w finale, finale kwestionowali jego wiek biologiczny. W Hiszpanii też kwestionują ten jego wiek. Tak. Akurat jest taka sytuacja, że mój syn trenuje w, jako w drużynie rok Rockstarczy 18 z chłopak, który, który przyszedł z Barcelony teraz mhm. do, do Walencji. Jego brat grał z nim w roczniku. Ten chłopiec grał rok temu w Barcelonie, ale wyglądał fatalnie jeszcze ten chłopiec. inaczej, był duży już, ale nic nie miał koszykarsko. I mówili, że tam zrobili mu jakieś tam badanie nadgarska próby, tak naprawdę, żeby wykazać ile Ile, ile on ma lat? I tam wyszło, że on jest 2004 czy 2005 rocznik, a nie 2009, tak czyli ma 4 lata, lata różnicy. E, jakbym pokazał zdjęcia, Mógłby... mogę. Nie ty, robią to, takie bo... badania. Tak, robi... Tak tak, tak bada... tak bada? robi, robi się wiek kosny, tak? <laughs> zawodnika i ten wiek kostny nie przekłamie. Tak robi FIFA. To są, to są normalne badania przed wszystkimi mistrzostwami w Afryce. Robią badania, i tam może być odchyłka. Czyli... Robisz. Cię, no, ale rent rentgen Robisz rentgen, jest potwierdzone? Ale nie potwierdzisz, bo ma paszport, który jest ważny. I Hiszpańska Federacja Zatwierdzenia Zawodnika. Bazuje na danych z paszportu. I to Już się problem. Tego nie cofnie. Tego się nie cofnie, ale to jest, ale to jest też, umówmy się, jakaś. Tak, 6 lat. No nie, tam nie 6 lat, tam 4 lata różnicy, tak? A kto tu chce wejść, proszę bardzo. Paranam musiał przestawić auto, bo dzisiaj mecz rozgrywa się z Wrocław z Lechem Poznań. Ja nie wiem, bo sprawdź lepiej, żeby mnie kibice nie, z Lechem Poznań, no niebieskie szaliki mówisz już, kibice z Poznania już są, no sprawdź to człowieku, bo siara będzie. To jak jest z tym my, bo rozmawialiśmy o tym tak. przerośniętym A, z, Lechem. z Lechem, no pewnie. Z zdarzają się takie przypadki, jest, jest kilka klubów w Hiszpanii, które się tak powiem specjalizują w takich, w takich zawodnikach A, I, i tak, no jest, jest kilka klubów właśnie z Kanaryjskich, mniejszych takich zawodników z Senegalu, czy z Mali, czy z Sudanu Południowego, ściąga w młodym wieku jest duża dyskusja w Hiszpanii, że to jest jakby eksploatacja tych, 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 tych dzieci, no bo oni są potrzebni do wygrywania jakichś tam no tytułów. Czyli to premedytacją. Tak, Widzimy. robią zawodnika, no był taki przodek rok temu, w ACB zadebiutował Basala Bakayoko, taki zawodnik z Mali chyba, czy z, tak mi się wydaje, że z Mali jest, teraz już ma zerwane krzyżowe i nie gra, zadebiutował w wieku tam młodszy niż Ricky Rubio i się w Hiszpanii zrobiła afera, no bo jak mi Ricky Rubio wiadomo, urodzony w Badalonie, tak, a, a tutaj nie wiadomo jaka data urodzin tego, tego chłopca, bo ja widziałem jego Idea, jak, miał, jak, miał, jak, miał 12, 12, jak miał 12 lat w, według paszportu, tak i wykonywał wsady, przekładając piłkę pod nogą. tak No i to, to, to no takie rzeczy się po prostu ale... nie dzieją. Wiadomo, że A, czarno, czarna, czarnoskórzy trochę wcześniej dojrzewają. Ale Niektórzy... się, mówisz tak pół żartem, po sobie, że to nawet dobrze tak jest. No i czy jest, jest na pewno, podnosi to poziom konkurencji dzieci hiszpańskie czy dzieci europejskie muszą bardziej nieświadomie ko konkurują. konkurować, tak? No bo nie ma easy layupów, tylko trzeba flotę rzucać, jakiegoś ma dwa, 10 wzrostów. Ale opowiem to przykład. Od, od roku w Walencji, od półtora roku jest Szymon Borowski. W tym tygodniu mieliśmy też tam gości z Polski. Rozmawialiśmy właśnie, Szymon wspominał, że no, grał w łks z a chłopak ma 2,8 wzrostu. Naprawdę niesamowite warunki fizyczne i, i ogromne postępy robi. Teraz ma trochę nogę skręconą, więc tam chwilę ma, ma przerwy, ale e, miał, e, pojechał na pierwszy turniej z Walencją. Po tym, jak tam trenował dwa miesiące właśnie na do Orotawy na Nerfe i pierwszy mecz miał przeciwko Realowi Madryt i w jego roczniku 2006 tam jest taki Ismail Adiani, który ma 2,16 wzrostu, no, ale skacze głową do obręczy. I Szymon, który dotąd rzucał punkty przeciwko drużynie z Pabianic, czy Złowicza, nagle się zmierzył z najlepszym środkowym tego rocznika, który występuje w Europie. No i tam jakby no nie było izile. Ja powiem, nawet na, nawet na Overtime'a trafił, tak, ale to jest takie ta strona Overtime, gdzie tam najlepsze są akcje, tak, ale tam gdzieś tam akurat z boku stał ktoś, przez niego zapakował piłkę, tak, ale, ale mówi, no było dla niego szok po prostu, że może być dziecko 15 15-letnie mieć takie warunki fizyczne. No nie ale, wydaje mi się do końca ale prawdziwe. Ale tak się no. też podnosi rzeczywiście poziom. Czyli co w, w Polsce wprowadzamy jednego U19 w U15. też propozycje takie, że chyba w CET, nie wiem, ale trenuje chłopiec w robocie. Tak, 2007 rocznik, który. No, ciężko jest to ciężko to zadanie, ale to też, żebyśmy zrozumieli, to nie zawsze wynika ze złej woli, tak? No, wioska Oni Wa sami nie wiedzą ile. Dokładnie. On ma lat. Wioska w Afryce, do której przyjeżdża lekarz raz na trzy lata i przez 3 lata spisuje dzieci, dlatego na przykład się mój syn śmieje z kolegami, że tam wszyscy zawodnicy z jednego klubu, właśnie z Kanarów, wszyscy są urodzeni 12 stycznia 2006 roku, tak? A mogą mieć 3 lata w jedną, 3 lata w drugą, więc, więc to. To, to tak wygląda, to jest, mówię, to jest takie szkolenie, to, jest, to, to nie chodzi o rywalizację na poziomie dzieci. Chodzi o to, żeby co, co z tych dzieci będzie za kilka lat. I chodzi o to, żeby ten chłopiec, który jest z Afryki yy, przywieziony do jakiegoś tam yy, powiedzmy, europejskiego klubu, żeby on w wieku 18 lat mógł sobie znaleźć klub i, i, i gdzieś tam grać i zarabiać pieniądze z koszykówki, a nie sprzedawał okulary na plaży, tak, bo często takie dzieciaki tak kończą i to jest problem, z którym się Hiszpania mierzy, tak, nie tylko w koszykówce. W piłce no że dało się to ukrócić. Ukrócili transfery właśnie dzieci niepełnoletnich, trzeba mieć naprawdę musi być powód przenośny, jakaś tam sytuacja rodzinna i tak dalej, żeby nie było takiego nadużywania, no bo, bo, bo się z tego robił trochę handel niewolnikami. A z tak? czego wynika ten, ten jakby wyższy poziom no, tych koszykówki młodzieżowej w Hiszpanii, porównując ją cały czas do Polski. Nie? Zaczyna, się, zaczyna się Kamil od y, wiadomo ilości, tak? czyli masy. No, z, ma, z większej masy, tak jakim sitkiem byś nie zaczerpnął, to wię, większą ilość talentu na pewno wyłowisz. Przez to, że masz więcej talentów, możesz z nimi intensywniej pracować. Ale też y, są pewne uwarunkowania już zaczynające się od mini koszykówki, które, które to ułatwiają. Y, Takich rzeczy, które u nas by nic nie kosztowały do wprowadzenia, a mocno podniosły jakość. Czyli to jest przede wszystkim świadomość trenerów, tego, że e, dzieci muszą kryć na całym boisku, od małego, bo tego się nie nauczysz w wieku 14 mm -hmm. czy 15 lat, tego trzeba nauczyć dzieci, jak mają 8, 9, 10 lat, że są przyzwyczajone do krycia na całym. E, druga rzecz to jest taka sędziowie. E, naprawdę jakby wyszła drużyna, nie wiem, mojego młodszego syna, tak? On jest... Kategoria U10 by wyszła w Polsce, myślę, że oni by w dwóch kończyli mecz. Po prostu pozwalają sędziowi na niesamowicie duży nacisk, na używanie rąk, używanie nóg, kolan, ale przez to dziecko, które operuje piłką musi sobie z takim naporem poradzić. Jeżeli rozmawiamy, dlaczego my nie jesteśmy w stanie wychować rozgrywającego, no właśnie dlatego. Bo Hiszpan od dziecka musi walczyć zębami i łokciami się rozpychać, bo jest cały czas poddawany nadmiernej presji, kozując piłkę. A u nas niektóre drużyny młodzieżowe grają, sorry, ale tutaj właśnie był trener Jankowski tak, i, i, i Czarek Kurzawski i mówili o tym, że granie drugiej ligi, no to w powrót do obrony, tak, czekamy w strefie, nie ma żadnego nacisku. no Takie coś nie rozwija zawodnika. Tempo gry, cały czas się biega, cały czas, cały czas jest, jest, jest ta presja, cały czas jest, jest jakby mm, w, 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 jak największa intensywność grania musi być, co też wymusza ta obrona na całym. Więc są takie rzeczy, które. Mówimy to od, od naj. naj, naj... Od najmniejszych dzieci, tak? Kluby są różne, tak? Wiadomo, że są kluby takie, które żyją ze składek i mają większe grupy. Ale na przykład no, Walencja ma grupy dzieci takie sześcioletnie, 6, 6, 7, 8 lat, to są grupy osobowe. Na jednego trenera przypada sześć dzieci. To nie jest tak, że oni mają osobną salę. Na Hale wjeżdżają na sektor wjeżdżają. A dlaczego tak jest? Żeby więcej kosze. im poświęcić czasu, tak, żeby... żeby więcej im poświęcić czasu, żeby ich lepiej zorganizować, żeby ich dopilnować, żeby był trening, był um, jak najlepszy jakościowo. A to nie jest tak, że się więcej trenuje czasowo. Takie dzieci do ósmego roku życia, mój tymon trenował dwa razy w tygodniu po godzinie 15. Tak Dobra, miał treningi no, a do 10 roku życia. Do dziesiątego życia się trenuje teraz trzy razy w tygodniu po półtorej godziny. Plus mecz. Plus mecz. Czasem dwa, bo czasem i nic twoim... więcej. I to już, jest, ale to jest jakby, to jest informacja od federacji. Nie, to, to, to takie, takie są wskazówki, żeby więcej nie trenować. Ale tak? wysyła. Y tak, takie są rekomendacje. No jest, jest niesamowicie duża ilość szkoleń dla trenerów, organizowanych przez federacje i przez kluby, na których są takie rzeczy też poruszane, że dzieci w pewnym wieku muszą mieć czas na, na zabawę, na regenerację, więc, więc jakby y, y, ten sport jest traktowany do pewnego czasu jako zabawa. Oczywiście jest rywalizacja, ale przede ale, ale wszystkim jest, jest, y, jest to jeszcze zabawa. Ale zabawa w formie zorganizowanej, ścisłej już, no. która, y, y, która jest ukierunkowana na, 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 na sport. Treningi, uwierz mi, że takie treningi z takimi dziećmi młodszymi prowadzą często zawodnicy, którzy są zawodnikami kategorii 15, 16, 17 18 lat. Jest trener główny na sali, ale te małe grupki są prowadzone przez takich dzieciaki, które Super. są kadetami, juniorami, Wiedzą, że nie będą grali zawodowo. No, ale szukówce. buduje się kulturę. Też Dokładnie, buduje się, buduje się wokół tego kulturę. Asystentem mój, tym, jak już tam powiedzmy, jest w drużynie, to się nazywa kategoria Benjamin. to jest kategoria U10, Benhamin A. No to ta drużyna ma dwóch trenerów, ich, ich jest 11 chłopców, tak. Zresztą my wygra razem w drużynie z Alejszym Mumbru, synem Aleksa, trenera, no. pierwszego trenera Valencji, tak legendy hiszpańskiej i jest jeden doświadczony trener. 50-paroletni, taki, który jest wychowawcą młodzieży. Jego asystentem jest 3 lata starszy od Maćka, czyli 2004 rocznik, chłopiec, który no skończył wiek juniora, jest na studiach, wychowanie fizyczne studiuje, tak, i jest, pracuje jako, jako trener, asystent i pracuje z tymi dzieciakami, ćwiczy z nimi elementy techniczne, uczy się od tego starszego trenera organizacji, właśnie pracy na treningu. Więc jest jakby cały czas transfer wiedzy, jest przekaz tej wiedzy i są młodzi ludzie, którzy chcą. Którzy chcą w, ty, w, ty, w tym kierunku iść. Natomiast cały czas jest nacisk na, na intensywność. To, to też nie jest tak, że nikt nie gra na wynik. Widziałem różne mecze tak mówię, kategorii 10, Tymon grał mecz gdzieś tam w jakiejś tam miejscowości Algimensi, niedaleko Walencji, i drużyna przeciwna. Broniła z taką quasi strefą, zagęszczali bardzo środek. Ale przepis, który w kategoriach tych dziecięcych, do U12 gra się na niski kosze 2,60, mimo że to jest często już za nisko ten kosz, bo chłopcy 12-letni no, pakują piłkę, ale jupy sobie rzucają, ale mają z tego radochę, tak, bo to mhm. się tak dzieje. Ale rzuty oddawane z 4 metrów od kosza, to jest, oni, oni wyklejają taśmą, jest, linia osobistych jest przedłużona po metr w każdą stronę i do końcowej, czyli taki, masz taki jakby kwadrat, mniej więcej 4 metry od kosza, zrobiony, są liczone za trzy punkty. Znaczy no nie zagęścisz, nie zaparkujesz autobusów w trumnie, żeby te tam, wiesz, mhm. się musiał przepychać. No bo z 4 metrów już takie dziecko dziesięcioletnie. Trafi do kosza, no, traf. tak? no, co trzeci rzut, tam, czy co czwarty, ale trafi. I to jest rzut za trzy punkty. Więc jakby, więc jakby powoduje to, że jednak obrona swego musi być, wyciąga się tych obrońców więcej miejsca. No i kult cool spacingu. tak. To jest nauka tego spacingu. Wiadomo, każdy musi operować piłką. Bardzo dużo uwagi się przywiązuje do jakości podań. Ja uważam, że zawodnicy w Polsce są bardzo źle szkoleni, jeżeli chodzi o jakość podań. Nie potrafią podawać jednorącznie, nie potrafią podawać Właśnie, z głowy, z kozła, wiesz, z kozła i tak rynek. dalej. Tam jest cały czas maksymalne utrudnienie. Jednostka treningowa trwa tyle samo, ale w czasie tej jednej jednostki możesz zrobić dużo więcej. Nie musisz uczyć dziecka, ja nie chcę chodzić za bardzo w kwestie jakby stricte szkoleniowe, tego są specjaliści, tak, którzy się tym zajmują, ale nie musisz dziecka uczyć prawego dwutaktu, może tego prawego dwutaktu, że on przełożył piłkę za plecami, pod nogą, rzucił z drugiej strony kosza, maksymalnie jakby utrudnić, tak? Nie muszą stać dzieci w kolejce, ich, ich, Im tych dzieci jest więcej pod koszem, niech oni tam bardziej na siebie wpadają, ty masz bardziej e, realne sytuacje, e, takie, jakie masz na boisku koszykarskim. Musisz, nie, nie tam, że biegajcie tak, bo się zderzycie. No kurde, no zderzcie się. No to na drugi raz musicie uważać, że się nie zderzycie. Więc jakby jest, jest trochę, trochę mówię, od tej strony jest inne podejście, ale to jest zupełnie temat na inną rozmowę tak szkoleniową. Ja bardziej chciałem powiedzieć, trochę mówić o tych sprawach jakby organizacyjnych i niż, niż stricte szkoleniowych. Zresztą tych pytań też jest dużo. Więc... No właśnie, stwierdziliśmy, że w, w Filip, ja sobie pójdę na mecz, w śląska, a Filip będzie tu siedział i odpowiadał. Nie, sam, Bo pytania... ty, ty będziesz sobie, wiesz, sam. Nie, to... pytania, pytania są bardzo, bardzo fajne. A poczekaj, bo ja jeszcze tak, tak pod siebie trochę. U 12 rozmawialiśmy przed ile razy powinno trenować. Znaczy, ja mówię, jak trenuję w Walencji, tak? W Walencji, no trenuję, Walencji trenuję u 12, do u 12 dzieci trenują trzy razy w tygodniu po półtorej godziny. W tej kategorii u 12 czas już mają raz w tygodniu jeszcze dodatkowo, taką przed treningiem, taką motorykę, 45 minut, mhm. że coś tam jakieś ćwiczenia z nimi robią. Ale tak naprawdę takie odcięcie koszykówki, koszykówki tej, nazwijmy to amatorskiej, tak? Znaczy, wiadomo, że jest amatorska, tak, ale i tego wyczynu mhm. następuje po kategorii u 12. I wtedy w tych większych klubach jest taki rozład na SQL, -e, czyli szkoła, dalej robimy koszykówkę, grają wszyscy, grupy są tam po 12, po ten, zależy jak klub może to zorganizować i canterę, czyli ten kamieniołom i tak jak w przypadku Walencji, ten to już jest, nazwijmy to, pełna profesjonalizacja. Jest taki bardzo ciekawy wywiad z Andrzejem Plutom sprzed dwóch lat bodajże, który opowiada o swoich doświadczeniach właśnie w Hiszpanii, we studentach, w cywilizacji w chłopaków. Do cantery już trafiają ci, którzy chcą grać w koszykówkę to są naprawdę wyselekcjonowani. No, uwierzcie mi, no, jeżeli mówimy o 250 drużynach kategorii U14 w Walencji razy 12 zawodników, tak, to mamy 3000 dzieci. Do kantery do kantery w Walencji trafia 12 z nich. No, to Policzmy, jaki to jest procent to, tak, w ogóle. to, jest, to, to, to już Tam 800. się dostać to, to jest kosmo. I tych 12 chłopców od kategorii U13, znaczy kategoria mistrzowska U14, czyli tam U13 to jest jakby pierwszy rok, młodszy rocznik, do kategorii juniora e, mają e, 4 treningi w tygodniu po półtorej godziny, plus trzy razy w tygodniu mają 45 minut siłowni, motoryki, 45 minut do godziny dodatkowych zajęć. I, ta, i tak dom roczniki U13, U14, U15, U16 i po U16 w Valencji następuje kolejne odcięcie. I to jest czasem dla niektórych bardzo bolesne. Podam przykład właśnie drużyny, gdzie jest Szymon Borowski. W tamtym roku zdobyli brązowy medal mistrzostw Hiszpanii kadetów. Na mistrz brązowy medalista mistrzostw Hiszpanii kadetów to jest top, topów w Europie. To jest, to jest no... Kosmiczny poziom. Z tej drużyny zostało pięciu zawodników. Siedmiu zawodnikom klub podziękował i do juniora już nie przeszli. Mówimy o ludziach, którzy w kategorii 12, u 13, u 14 byli reprezentantami Hiszpanii. Ci ludzie się nie załapali już do juniora. Więc to jest takie, tak, ta, ta, taka przepaść. A co w tym roku się będzie? Wracają do klubów, z których pochodzą, bo w okolicy Walencji jest dużo klubów, trafiają do innych klubów. Dzięki temu na przykład poziom Ligi Juniora w Walencji jest bardzo wyrównany. Walencja przegrała dwa mecze. Nie grają wszyscy zawodnicy, tak? bo niektórzy grają w, w, w rezerwach seniorskich, mm -hmm. więc jakby nie, nie, nie jeżdżą na. Ale dzięki temu są mecze bardzo wyrównane, Fajne. też podnosi to poziom ro, rozgrywek. Tak? Ci, którzy są y, kadeci, na przykład, czyli jakby mój maciek, tak? jest do juniora przenoszony na niektóre mecze, tak? albo czasem jak duża kadry, grają w ogóle mecze w juniorach, żeby podnieść ten poziom, bo, bo też jest problem taki, że te duże kluby bardzo dominują rywalizacji. Mimo, że są, y, jest taka skala, to też dominują rywalizację w regionach, tak? więc, więc też grają często w starszym roczniku, żeby. No, Żeby stworzyć sobie maksymalnie możliwe warunki do, do rywalizacji. A czy Filip Kenik y, chciałby i ma takie y, zapędy, żeby wprowadzić takie zmiany? Nie wiem, czy to są, to są duże zmiany w Polsce. Znaczy, chciałby. Filip, Filip, Filip Kenik może o tych zmianach mówić, tak? Wprowadzić takie zmiany mogą y, związki, Polski Związek Koszykówki, tak? Ja nie ukrywam, z, spotkałem się w zeszłym roku i y, z prezesem y, Bachańskim, tak, z prezesem Bachańskim, a i spotkałem się z panem Kazimierzem Mikołajcem, który odpowiadał za, za, za szkolenie, tak, wtedy jeszcze, bo teraz słyszałem, że tam jakieś zmiany nastąpiły. I ja bardzo chętnie służę takimi informacjami, gotowymi w zasadzie konspektami. No to jest kwestia tak naprawdę, żeby usiąść, porozmawiać, na jakich zasadach miałoby to, miałoby to być, no bo to jest wiadomo, jakaś tam praca też do wykonania, ale, ale, ale myślę, że sporo rzeczy można by zupełnie nazwijmy to bezkosztowo przynieść, tylko musi być wola tak? muszą ludzie chcieć takie zmiany robić, a, a, a zmienić trzeba niestety, no uważam, cały ekosystem, tak, bo to są i rodzice, i sędziowie, i zawodnicy, i trenerzy, no to jest jakby zrozumienie tego, gdzie my chcemy dojść. A żeby połechtać ego polskich trenerów młodzieżowych, jesteś w stanie wymienić kilku takich rzeczywiście, których uważasz, że świetną robotę wykonują? Może przy kadrach młodzieżowych? Znaczy masz swoich jakichś takich, że fajnie obserwujesz albo podoba ci się jak pracuje ten taki trener taki na przykład? Hmm znaczy większość trenerów kadr młodzieżowych znam, tak, są moimi kolegami, tak, czy gdzieś tam, no też yy, Maciek, tak, miał w tamtym roku przyjemność w kadrze młodzieżowej być u trenera Kasperca, tak, nie, nie załapał się ani on, ani Szymon Borowski na Mistrzostwa Europy e, u, u 16 tak, dla Macieka to był rok starszy rocznik, więc, więc jakby nie dziwne, tak, Szymon nie wiem, tam kontuzję jakąś miał przed mistrzostwami, więc nie pojechał, ale, ale znam się też dobrze z trenerem Bychaskim, tak, uważam, że bardzo fajną robotę wykonuje, wyciągnął z drużyny 2005 rocznika. Czekałem, że, że tak że to tak tak no, wyciągną, wyciągną, wyciągnął wyciągnął tak. Jest ten jest Rogowski, który w tym roku będzie z rocznikiem właśnie mojego Maćka na mistrzostwach Europy w Skopie e, e, prowadził kadrę, więc też jest kadra bardzo ciekawa. Uważam z kolei wyjątkowo wysoki rocznik, więc, więc, więc jest bardzo ciekawa, aczkolwiek wcale ten wysoki rocznik nie musi być takim młodym wieku zaletą, bo co też jest problemem nie tylko u nas, ale i hiszpańskiej koszykówki z tymi wysokimi jest kurczę problem czasem. E, co to znaczy? Rozmawiałem trzy e, tygodnie temu. A, że ich nie ma, czy nie, nie daje to? To, to jest tak Żeby nie zbaczać za dużo tematu. E, jest coś takiego jak kadry e, regionalne w Hiszpanii. E, te kadry zaczynają się w wieku właśnie mojego tymka, czyli jak, który ma 10 lat. Robią pierwsze treningi naborowe. Na pierwszy trening naborowy do kadry Walencji, tego regionu Walencji, oni zrobili 10 treningów, przez które przerobili 720 dzieci. Z tych 720 dzieci wybrali 70, 72 osoby, z którymi pracują raz, dwa razy w miesiącu. Spotykają się na takich treningach szkoleniowych w sześciu miejscach w całej prowincji, żeby dzieci za nie nie musieli dojeżdżać. O godzinie, dzisiaj moja żona na 8.45 rano musiała na taki trening do jakiejś tam szkoły pojechać, gdzie była dwunastka chłopców. Tak na drugim sektorze kolejna dwunastka chłopców pracują z tymi dziećmi. Pracują z tymi dziećmi w kategorii U10, U11, bo w U12 są pierwsze mistrzostwa Hiszpanii tych kadr dziecięcych. Co ciekawe, ci zawodnicy, którzy są w tych kadrach U12. Wielu z nich nie przeżywa już do kadry U-14, a ci, którzy są w U-14, do U-16 też nie, bo pojawiają się nowi. Natomiast rozmawiałem z... bo ja zapomniałem Tymka zapisać, a ponieważ Maciek dwa razy w kadrze grał i w U-14, i U-16, właśnie w kadrze Komunidad Valenciana na Mistrzostwach Hiszpanii, i tam raz zdobyli brązowy medal, teraz zdobyli czwarte miejsce. Trochę kontuzji mieli, pechowo trochę to wyszło. Z, 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 rozmawiałem z szefem wyszkolenia y, właśnie Federacji Komunidad Valenciana, z ja mówię, dlaczego wy macie taki problem, że nie ma wysokich w Walencji w tych kadrach nie ma, bo mój macie, który no, jest silnym wysokim chłopcem, tak jak na 15 lat, ale nie, nie jest. Czwarty, I ma dwa metry. Tak, <grym> ma dwa metry, tak, ale jest, jest bardzo silny, ale, ale nie jest czwórką. Znaczy, a musiał grać jako czwórka, bo, bo po prostu łatał dziurę jako wysoki, bo, no, bo nie było takiego, tak nie ma, nie ma właśnie tych czarnoskórych, które mają inne komunidady i tak dalej. A mówi: słuchaj, jest problem taki, że trenerzy. Ja myślałem, że u nas coś jest tak, że trenerzy tych wysokich nie potrafią zagospodarować, bo taka szukówka jest tak szybka i tak intensywna, że grę opanowują mali. Ci mali mają piłkę, ci mali za swoim i ten wysoki tak naprawdę w 3D intensywności gry przeszkadza. I on mi podał przykład takiego zawodnika, nie wiem, czy kojarzycie Paugazol, nie? Tak. To ktoś oczywiście się. Ta, no. no więc taki Paugazol, on w kadrze U16 do kadry Hiszpanii się w ogóle nie łapał. Jego ciągnęli za usze, bo on grał w szykówkę. W kadrze U 18 był statystą, w kadrze U19 to się mówi taka hiszpańska złota generacja z gazolem, z Nawarro, tak. z z Calderonem, tak, tam, no Cabezas, tak, no, ta, cała, cała, ta taka śmietanka, która potem grała w ACB w kadrze Hiszpanii, te sukcesy największe, to Gazol miał na tym turnieju Mistrzostw Świata 2,5 punktu i półtorej zbiórki na mecz robił. Ale go ciągnęli za uszy, bo był, bo był wysoki. A u nas jest często też taki problem, że a, drewniak nie nadaje się, nie potrafi. Na tych wysokich trzeba często poczekać, a im szybsza jest koszykówka, tym jest to trudniej. Dlatego w Hiszpanii widzę, jak to wygląda w tej chwili przykład w Walencji. Jak się trafi taki chłopiec, który ma dwa pięć wzrostu i który ma trochę talentu, to mimo, że on dzisiaj jeszcze nie dowozi, to na niego się hucha i dmucha po to, żeby on w tym systemie był, funkcjonował, bo on odpali często w wieku lat 20-21. I w Hiszpanie, tutaj wiele razy rozmawiałeś z trenerami, czy dla, że w Polsce mamy taki problem, że kończą zawodnicy juniora i dalej nie grają w lidze. Uwierz mi, że ten problem jest 10 razy bardziej przeskalowany w Hiszpanii niż że w nas. Przejście z, y, gadaliśmy Że przejście z, y, z młodzieżowej koszykówki do seniorskiej jest, y, no, jest trudne. Y, dobra, no to y, prosty przykład. Jaką ligą jest? Y, y, hiszpańskie drużyny grają, y, tak jak mówiłem, kadry młodzieżowe, wygrywają wszystkie możliwe medale na wszystkich tych młodzieżowych mistrzostwach, więc no, mają najlepszy poziom szkolenia, powiedzmy tam, top, 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 top na świecie. tak? E, i ich drużyny klubowe, chociażby, nie wiem, jest Euroliga Adidasa, tak to się nazywa Adidas Next Generation, organizowany przez Euroligę turniej. 30 drużyn z Europy grają. Dwa lata temu hmm, występował hmm, klub z Gdyni w tym w, tym, w, tym, w, tym, w turnieju kwalifikacyjnym. E, też było to ciekawe, bo jak chłopcy na początku zderzyli z fizycznością w Algierii to, to pękli, a potem z meczu na mecz okazało się, że zaczęli łapać rytm, zaczęli wiedzieć, o co chodzi, i może to była drużyna zebrana z, no, z kadrowiczów Polski, tak, no, trochę było mm -hmm. ze Śląska, też z Poznania. E, więc, więc, więc też po prostu widać, że nie na co dzień takie granie przytyczyli. E, były w tym roku już dwa takie turnieje. Jeden turniej wygrał Real Madrid w Cuglach, Tam nie miał praktycznie żadnej konkurencji, trochę się z Real po poprzestawiał. Po, po Drugi turniej był taki, wygrał, wygrał go tutaj Badalona. E, też się trochę z Asfelem, Wilorbą, z Francuzami, z Szolet, z Francji też się musieli trochę, ale, ale, go, ale wygrali. Tak? Jeszcze są takie e, dwa turnieje, jeden, jeden ten będzie pewnie Barcelona, wygra, kolejny jest w Belgradzie. Myślę, że Walencja będzie miała problem, żeby go wygrać, bo jest bardzo mocno są też drużyny z Belgradu. Ale to pokazuje, że to jest najlepsze szkolenie na świecie. I teraz wykończą rocznik juniora w Hiszpanii w wieku lat 18-lat zawodnicy, którzy są mistrzami Europy, mistrzami świata, wicemistrzami świata. I co dalej? Liga hiszpańska ACB jest najmocniejszą ligą w Europie. Naprawdę kluby, które są topowe. No, potrzebują takiego zawodnika czasem w rotacji, ale to są jakieś bardzo ograniczone minuty, więc ci zawodnicy nie mają miejsca do grania w ACB. Przykładem jest Juan Núñez, 2004-rocznik, 18-laty, który był MVP Mistrzostw Europy U-20 z Realu, poszedł do Ulm grać w Eurokapie, żeby mieć tam minuty, żeby mieć tam wpływ na, na grę, no bo w Realu by tych, tego, tego nie miał. To samo jest Michael Caicedo z Barcelony, 2003-rocznik, poszedł do Coviranu Granada w ACB, teraz jakieś tam minut dostaje, ale też nic nie Jest, jest ten sam problem. Euroliga jest ligą gości, którzy mają 25, tak, 27, no, 30 nie lat. Tak, ale najlepszej lidze w, w Europie. Tak, ale ten trener w Polsce. No ja wiem, ma, jest, ma ciśnienie, żeby wygrywać. Dokładnie, tak. ma to samo. Łatwiej mu jest wygrać. Trener, trener. Bechowski o tym mówił właśnie. Dokładnie. Że nie dostają, młodzi minut, minut nie dostają, bo się trenerzy boją o pracę. Nie? A, oczywiście, ale każdy zawodnik. To nie jest ma w tym nic złego. Ja każdy zawodnik. Rozumiem, no. każdy... Rozmawialiście o tym, tak Radek mówił, tak? Że, że, że trener e, Miloš, tak stracił pracę w Toruniu, ale minuty Gordon i Tomaszewski dostali super, tak? Nie wiem, dlaczego minut nie mała Urbaniak, tak? Urbania Kulibali, tak? który zresztą wychowany w maladze w, w treflu. Nie wiem, nie wiem, bo nie wiem, jak ten chłopiec pracuje, tak? Nie znam no go, ja też mam. Więc szczegółów. jakby też nie ma co wieszać psów na trenerze, prawda, bo może coś być zawsze, trzeba, trzeba by poznać dwie strony, mógłbyś taką rozmowę przeprowadzić. tak. Dlaczego tak jest? Ale generalnie jest z jest, jest, jest tym problem. I to nie chodzi o to, żeby dostawać minuty w tak zwanym garbage time, tak? Że jak jest tam plus, plus 20, jakiego, tylko żeby te minuty były w drugiej kwarcie, żeby te minuty były. I teraz, jeżeli taka liga. Co mają ci chłopcy 18-letni w Hiszpanii zrobić? I to jest ogromny problem, z tym, się Hiszpania boryka, bo jest w Hiszpanii Liga ACB, która jest no mega profesjonalną, gdzie grają zawodnicy za duże pieniądze i nikt nikomu nie chce tam miejsca dać. Jest Liga Leb Oro, która. Przed kryzysem hiszpańskim była piątą najlepiej płatną ligą w Europie. Zawodnicy zarabiali 400-500 tysięcy euro rocznie, więc mieli takie kontrakty. Teraz te kontrakty spadły, ale znowu są kluby, które mają w tej chwili budżety 4-5 milionowe, jak mówi Stare Studiantes, jak Mora Bank Andora, tak, jak Burgos, Burgos, które dwa razy Ligę Mistrzów wygrało, ostatnio spadło za CB, więc są kluby z takimi dużymi budżetami. No tylko teraz, ten, czy ten klub on chce wrócić do CB, bo tam jest kasa, bo tam jest największa ekspozycja, no więc czy on będzie ogrywał 18-latka? No, też nie będzie wygrywał, bo trener się. Ma... Dokładnie są te same dylematy, jak, jak u nas, więc jest problem z tym, co dalej zrobić. I duża część zawodników z hiszpańskich albo gdzieś kończy granie w wieku, 19-20 lat zajmuje się studiami, no bo jak nie widzą przyszłości, to, to, to granie w lidze LePlata za 300 czy za 500 euro, no to no można to łączyć z pracą, ze studiami, ale też nie jest łatwo, bo ta liga jest bardzo profesjonalna. Są drużyny, które mają po trzech Amerykanów w tej lidze. Którzy też grają za te 300-500 dolarów, bo są po i chcą się wypromować w Europie, bo liczą, że za rok podpiszą w Leboro, a za kolejny log w, w ACB albo, albo w Pelka. Więc jest to niesamowicie konkurencyjny rynek i wbrew pozorom Polacy często mają łatwiej w Polsce, bo jednak gdzieś tutaj trochę chociaż chronieni są. A przebić się za granicą? Trudno. Nieźle. To odpowiadasz na pytania? Tak, ja po prostu nie odpowiem na te pytania. Nie, ja, bo to już i... nie chcę, ja już nie chcę zadawać pytań, no bo kurczę, nie. znowu będzie, że obiecaj po prostu jak będziesz kiedyś miał czas i nie odpowiesz na któreś z pytań, nie, to odpiszesz tam ludziom. Słuchajcie, tutaj tak, Jakub Górny pyta jak są finansowane kluby w Hiszpanii? To już na to odpowiedziałem, tak że to zależy tam czy wynik zespołu rzutuje na wysokość dotacji. Oczywiście w Polsce uważam ten przelicznik, że, że są z tak zwanych punktów liczone tak w tej rywalizacji te dotacje jest jest bzdurne. Natomiast no, trzeba w jaki sposób inaczej taką dotację mają samorządy wymyśleć? trzeba porozmawiać z samorządami, tak? więc, więc to to jest, pewnie, to jest pewnie do zmiany. Pyta Paweł Rudkowski, na co stawia się większy nacisk w szkoleniu dzieci i młodzieży, czy na przygotowanie fizyczne, wybieganie, czy na umiejętności techniczne. Zależy od klubu. Każdy klub ma inną politykę. Akurat Walencja jest takim klubem, w Hiszpanii się bardzo dużo biega, a podobno w Walencji biega się najwięcej. I to naprawdę. Nie no... wiem, bo aż mi stopa wybuchła po meczu z Walencją w, w, w Eurocapie. Tak tobie, tobie stopa wybuchła, a jak Mroko przyjechał z trenerami, tak właśnie do. Do, do Walencji, jak się usiedli przy boisku, to widziałem tak, patrzyło, jakby pociąg jechała to biegały a to biegali 15-latkowie. Tak... <grywa> Dobra, a poczekaj, bo pytanie. Tak. Wy... Klub pierwszy seniorów wspiera te wszystkie grupy młodzieży. Ja rozumiem, że to jest jaka całość, tak? Dobra, no to... Chodzi mi o wspiera, czyli mówię o... To finansach. poczekaj, ja odpowiem na te Dobra. kilka pytań, a potem powiem o Walencji w ogóle i pan Adam by wrzucił może ten trochę tam takich rzeczy, żeby, żeby, żeby pokazać, tak jak to, jak to wygląda. Te pytania odnośnie mojej córki to odpuszczę, tak? obraziła się na ciebie, powiedziała, że, ten, że, że nie wiedziałeś, że mam też córkę, to... Przepraszam. 13-13-latki, to będziesz naprawdę. Przepraszam. Będziesz mam nadzieję, że mi wybaczysz. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jak będziesz we Wrocławiu, to zapraszam Cię do studia. Może z tatą tak. przyjedziesz, będziesz mogła mnie tam. A mama to już ten, mama prosiła, żebym, żebym ci trudnych pytań nie zadawał. Tak? Kasia. No kurczę, to widzisz. A nie e, wiem, to, to trudne pytanie. Nie ja wiem, co wiem na myśli. E, może nie, zdrowie albo nie. E, słuchaj, e, Tomasz Zyskowski e, pyta się: Gdzie widzi Pan przyszłość chłopaków? Hiszpania USA, powrót do Polski. To w ogóle jest za, za wcześnie jeszcze, tak? Maciek w tym roku gra w kadecie, na pewno kolejne dwa lata. Oczywiście, jak się utrzyma w Walencji, tak? liczę, że się, że się utrzyma, to, to kolejne dwa lata do końca juniora w Walencji. W Hiszpanii będzie miał 18 lat, zda też maturę, mam nadzieję, jak się jak zda z klasy do klasy, bo to różnie z tym może być. E, i, e, i, I potem będziemy. Będziemy myśleli, co dalej. tak? Ciężko jest, mówię, to jest taki między 16 a 18 rokiem życia, to jest taki okres w wieku zawodnika, że gdzieś się może wyklarować na jaki poziom, ten, 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 gdzie, gdzie jest jakby sufit takiego dzieciaka. Mm -hmm. I dzisiaj tak jak mówię, bez presji. Na razie fajnie, że trenuje w dobrym środowisku, bardzo konkurencyjnym, rozwija się i, i, i jesteśmy z tego, mówię, bardzo, bardzo zadowoleni. Tak? E, Tomek Wilczek, e, w jakim wieku synowie wyjechali do Hiszpanii, czy coś e, zmienilibyście w decyzjach wyjazdowych? E, Powiem jak to było, może z nami. Odpowiedz, bo wiele teraz słyszę osób, młodych, młodych, jakby dorosłych. nad 40 lat, wydaje mi się, nadal młody. Chciałbym, żeby tak było. Tak sobie to tłumaczę, że wiesz, są pomysły, plany, żeby właśnie wyzabrać dzieci na jakiś okres czasu do Hiszpanii takiej. No w ogóle jeszcze w sytuacja z wojną też wpłynęła na to, że coś dużo Polaków zaczęło nieruchomości w Hiszpanii kupować. I też miałem sporo takich telefonów, ludzie mnie pytali co, jak, gdzie zrobić, więc tam, więc widać takie zainteresowanie tym kierunkiem było. E u nas było tak, że w 2018 roku Maciek jest 2007 rocznik, tak miał 11 lat. Pojechaliśmy na taki weekend dłuższy majowy z żoną z dzieciakami do Hiszpanii. Tam odwiedzić trochę znajomych, z którymi, znaczy kolegów, z którymi grałem kilkanaście lat wcześniej w, w, w koszykówkę. Jeden z nich był jest trenerem, był wtedy trenerem drużyny w Palamos. I to jest takie miasto na Costa Brava na wybrzeżu. I zapytałem się, czy może Maciek po prostu na jakieś treningi przychodzić przez parę dni do niego. No i tak chodził Maciek na te treningi do niego byliśmy cały czas w jakoś tam w kontakcie, pytał się, jak tam się, się, się rozwija. Mi się to strasznie spodobało. A to taki klub naprawdę tam... Żaden top, no taki naprawdę bardzo, bardzo taki przeciętny klub, który zawodników dostarcza do, do większych klubów, do Zielony albo do Badalony. I, I bardzo nam się tam podobało. I um, potem była taka sytuacja... W 2019 roku, czyli pół roku później był turniej U-13 organizowany przez trenera Uvalina w Zielonej Górze i grały tam między innymi Partizan, była strena Zvezda i Alba Berlin przyjechały, no i Maciek mój został wybrany do pierwszej piątki turnieju. I gdzieś tam wysłałem tam zdjęcie Macka, jak tam właśnie temu koledze trenerowi, jak się okazało on już był trenerem w Juventusie, Badalona, no czyli naprawdę potężnym, potężnym klubie i mu zapytał się, no ja to może byś nie chciał tutaj młody, by przyjechał na te, na testy tam, wiesz, no. no, ten. Ja mówię, no Wiesz co, zastan zastanawiam się, tak po z każdą chwilę pogadałem, mówię dobra, to wyślemy parę maili tam do klubów w Hiszpanii, za czym jaki będzie odzew i właśnie wysłaliśmy maila do Walencji i z Walencji dosłownie następnego dnia do mnie zadzwonili już, no nie, że zapraszają na testy. Pojechaliśmy na testy w marcu 2020 roku, na własny kosz płaciliśmy sami sobie opłaciliśmy hotel, nic jakby nie chcieliśmy też jakby od klubu, bo yy, też nie, nie wiedziałem jak to będzie, nie chcieliśmy jakichś tam zobowiązań podejmować. To było dosłownie ostatni tydzień po tym, jak Hiszpanie zamknęli przy, przy pandemii i e, Maciek tam cały tydzień trenował z drużyną, pomierzyli go, pobadali go, jakieś mu porobili wszystkie badania właśnie te prześwietlenia nadgarstków, jaki tam ma potencjał wzrostu. E, no mówię, no nigdy nie widziałem, żeby dziecko w taki sposób było badane. Tam jeździłem do szpitala, jakieś tam w jakichś platformach go badali, coś, no, naprawdę w, testy wszystkie fizyczne. No i zaproponowali, że są w stanie, jeżeli ten, że oni jako klub nie dają stypendiów, ale jak chcemy się jako rodzina przenieść, czy, czy jedno z nas się przenieść z dzieckiem, wynająć mieszkanie, to to, to Maciek będzie miał miejsce w kanterze, tak? Bo to wtedy ci chłopcy byli już po pierwszym, pierwszy, pierwszy rok kantery. A więc będzie miał miejsce w kanterze, tylko żebyśmy dali odpowiedź tam w ciągu trzech tygodni, bo mają jakby kolejnych chłopców, którzy są, jakby oglądają, więc grupa liczy 12 osób, więc po prostu muszą tak lub nie. No i się z, z żoną, jakby podliczyliśmy też, jakby to wyglądało wszystko finansowo, czy, czy damy radę w ogóle logistycznie, finansowo i, i podjęliśmy decyzję, że, że tak, to był kwiecień. Jak podjęliśmy tą decyzję, zawiadomiłem klub, że okej, okay, Latem się w sierpniu przeprowadziliśmy. Tak naprawdę wynaliśmy tam dom w, pod Walencją. No i wszystkie dzieci od razu do szkół publicznych na miejscu. Trochę się w hiszpańskiego w Polsce uczyły, ale za bardzo nie chciały, bo nie wiedziały po co. Tak? No bo przecież to taka jakaś abstrakcja dla nich była. No więc to jest, to jest ten, i to jest jakby drugie pytanie. E, e, czyli, jakby dzieci moje wyjechały w wieku Maciek, miał 13 lat, e, Hania miała wtedy 10, a Tymek miał 7. E, język na treningach e, hiszpański tylko i wyłącznie hiszpański, tak, no wiadomo w seniorach angielski, tak, ale też trenerzy mówią takim łamanym hiszpańsko-angielskim do zawodników, te, więc brudę, się... Tak, dobrze tak, tak tam. potrafi tam właśnie miksować się, że ten jeszcze jest w Walencji... jest w ogóle taki problem, Walencja i Katalonia, to są i, i Baleary też, czyli, czyli te wyspy Majorka i Wiza, to jest problem taki, że mają lokalny język, w Walencja jest to Walencjano, w Katalonii jest to katalońskie, są bardzo podobne. E i dużo zajęć w szkole, szczególnie w publicznych szkołach jest w tym języku. I nasze dzieciaki to trochę tak, jakbyś się uczył, jak wyjeżdżały, jakbyś, nie wiem, przeprowadzał się do Polski z Ukrainy i uczyłbyś się, znaczy inaczej, jakbyś się przeprowadzał do Polski z Niemiec i uczyłbyś się polskiego, ale miałbyś zajęcia prowadzone po rosyjsku, może w ten sposób, nie? Więc, więc jakby to był jakiś tam problem, no ale no w tej chwili mówię, z no tym jestem zadowolony, no bo dzieci mówią, no perfekt, mówią po hiszpańsku, e, mówią dobrze po, e, po katalońsku, tak, czy po wiadomo, angielski, tak, także po Językowym, to już jest jakiś taki mhm. kapitał dla dzieci. Jest pytanie: Czy są otwarte kampy wakacyjne, czy można przyjechać z zewnątrz? Jest bardzo dużo kampów. Jak ktoś ma pytania odnośnie ich poziomu, bo trzeba dostosować poziom kampu do poziomu dzieciaka. Nie wysyłać na kamp, na który przyjeżdżają zawodnicy, powiedzmy, z, no, na najwyższym poziomie dzieciaka, który zaczyna swoją przygodę z koszykówką i na odwrót. Tak? Czyli nie będę wysyłać na kamp wakacyjny, nazwijmy harcerski, tak dzieciaka, który jest na poziomie kadry polskiej, bo to jakby nie, nie o to chodzi. Więc, więc trzeba mieć trochę rozeznania, żeby wiedzieć, do których trenerów, do których organizacji kampów jest pełna, no jeżeli jest 380 tysięcy zawodników, no u nas w Polsce jest dużo kampów tak koszykalskich, to, to pomyślcie dopiero, co jest w Hiszpanii, tym bardziej, że jest destynacja wakacyjna i ludzie z całej Europy tam przyjeżdżają też na takie kampy, więc tak to jest. E, dalej to jakie są zalety, jakie są wyzwania i trudności. Wyzwania i trudności są ogromne, bo przystosowanie przy, przy się do koszykówki hiszpańskiej, z koszykówki polskiej, to jest naprawdę taki rok, rok takiego okresu taki przejściowego. Inne, inne tempo gry, inne zasady grania, inne oczekiwania. Na przykładzie Maćka, mogę powiedzieć. On często grał z dwa lata starszymi w Polsce i grał jako jedynka. Co skutkowało tym, że potrafił kozować piłkę przez 15 sekund, z 24 sekund czasu gry, i tak dalej. W Hiszpanii w ogóle nie ma no to miejsca. Po prostu albo wykonujesz kozioł po to, żeby zbudować jakąś przewagę, albo oddaj piłkę, robi to ktoś inny. Zanim się do tego przyzwyczaił, zanim się do tego, że nie ma piłki, że jakby jest zupełnie jego inny, in, inna trochę rola, w drużynie, czego innego się od niego chce, inny spacing, to, to jest czas. No, dla dziecka to jest czasem, co mówię, blokady, załamania, różnego rodzaju powroty. Bariery, z, po, tak, tak, no, powroty no, z, też, ale powroty powrót z płaczem z treningu, więc mówię, to nie. Jest jest proste. Zresztą mówię, no możesz Kamil też porozmawiać, wiem, że wielu zawodników ma, ma, ma taki problem, którzy wyjeżdżają. Też się czasem ci, którzy wyjeżdżają z rodziną, jeszcze mają łatwiej, mają parcie w rodzinie. Ci, którzy wyjeżdżają sami, no to to nie jest też łatwo, nie każdy sobie potrafi poradzić. Ma 15-16 lat, dziś jest sam rzucony w inne środowisko, niby koledzy, no ale tęskni się za mama. Ja tak. Nawet sam wyjazd dla młodego chłopaka, wiesz, z w tym samym kraju jest stresujące. Dokładnie, to co dopiero 2,5-3000 km, więc więc to są, są na pewno wyzwania i trudności, nie, nie jest to nie jest to dla nie jest to dla każdego, tak? Y Dalej pyta Radek Barcz, jaka jest główna różnica między szkoleniem w Hiszpanii a w Polsce? Czy Twoim zdaniem ściąganie zagranicznych graczy jest dobre dla wodników miejscowych? Uważam, że ściąganie dobrych zagranicznych graczy, który ten podnosi poziom, więc podnosi poziom rywalizacji, a w Polsce cierpimy na, na brak tego poziomu rywalizacji w kategoriach młodzieżowych. Że po prostu słyszałem i to, to rzeczywiście takie sam to przerobiłem w tym sezonie, że może są dwa mecze na styku. Trzy z nie wiem, z kilkunastu. Dokładnie. Ale ten, ten, ten sam poziom mają... A to, a, przepraszam, no. w Hiszpanii każdy jest taki na styku... Zależy jaka drużyna gdzie gra. No jeżeli, mówię, Walencja, Maćka drużyna gra w lokalnej lidze Kadeta, no to Rzeźnia. No to może nie Rzeźnia, ale tam był, no nie, jeden mecz mieli w tym roku taki, że jednym punktem wygrali, tak, ale na boisku przeciwnika. To jakim to generują, oprócz tego, że na treningu jakim to można generować mecze na styku? No właśnie, na przykład grają, jako cała drużyna kadeta grają w kategorii juniora, wtedy, z takimi słabszymi drużynami w juniorze, tylko też te, tam są, faza jest pierwsza, potem faza druga, łączą te grupy, faza mistrzowska tego się... jest tego, tego grania. Maciek miał na przykład to, a propos takich rzeczy, to miał w, w, w z połowie stycznia, po mistrzostwach Hiszpanii, właśnie tych kadr, miał tak przeciążone kolana, że nie mógł po schodach łazić. Naprawdę, tak go bolały. I, I podliczyli to tam w klubie, bo cały czas mają badania, obciążenie, i tak wyszło, że on do połowy, czy do końca stycznia, że zagrał 67 meczów. Tak, tak mu wyszło. No więc, bo no, akurat było tak, że mówię, zapchaj dziura, bo trzeba było do juniora, brakowało kogoś tam na, 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 na trójkę, a do grał też przez to, że. Bo to też jest taka w, w organizacji klubu, jest różna ACB. W drużynie ACB w Eurolidze Grają często trzy mecze w tygodniu, nagle się posypało, 6-7 było kontuzjowanych. Przyszedł Merzefezem, WCB i dwóch juniorów, wicemistrzów świata z kadrą Hiszpanii 2005 rocznika, wystąpiło przeciwko Larkinowi i Micicowi, tak? I, i, I musieli grać, bo zresztą Walencja ten mecz wygrała. Ale przez to, że tych dwóch chłopców zostało przeniesionych do, do tej drużyny, to drużyna Lep Plata, to jest trzeci poziom rozgrywek. Walencja ma tak to zorganizowane, że te drużyny, które są bezpośrednimi rezerwami, nie grają jako Walencja, tylko grają jako kluby z okolicznych miejscowości, po to, żeby tam ludzie przychodzili na mecz ten, więc jest jakby pięciu młodych zawodników z Walencji, których mogą rotować między tymi klubami, więc jak tamtych dwóch poszło do pierwszej drużyny, no to zrobiła się luka w tamtym, więc przeniesie zawodników, którzy byli z kolei w trzeciej drużynie, która gra w to jest czwarty poziom rozgrywek, się tego i zrobiła się, no więc Maciek dzięki temu skorzystał, no i tam z 10 czy 11 meczów w, w seniorach na tym czwartym poziomie rozgrywek zagrał. To jest taki poziom trochę jak nasza trzecia liga, bo to jest jakby 10 grup, tylko trzeba trochę na to inaczej patrzeć, bo to jest z kolei piąta liga od dołu. Więc żeby tam grać, no to trzeba przekroczyć pewien poziomów. No i są dobre drużyny, które mają trzech, czterech czarnoskórych zawodników, czy z Afryki, czy ze Stanów. Gdzieś, no, no, jest, jest to taki poziom powiedzmy naszego dołu pierwszej ligi, topu, topu drugiej ligi. Taki, taki to jest, więc ja tak, jak tak to oceniam, ten czwarty poziom w tak. Hiszpanii. Więc, więc, się, więc, więc dzięki temu grał. No ale to też jest dla 15-latka jakieś tam wyzwanie fizyczne, tak, żeby na takim poziomie w ogóle, w ogóle zaistnieć. Więc jest, więc jest, jest, jest strasznie duże to, 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 to obciążenie, ale to jest sposób właśnie na podniesienie rywalizacji. Czyli jakby te najlepsze drużyny, są przy, przy, przypychane do kategorii Co wyżej. Yy, Ola, Urbana Olga Urbanowicz, tak, o, cześć, że, że, Olga. tak. Cześć Olga. Tak, yy, jest, jest tak. Hanka, tak, rzeczywiście, że trenuje Hania. Yy, no, fajnie, bo Hania jest bardzo. Przypomniała, no. Tak, tak Hania jest bardzo, bardzo yy, fajną dziewczynką. Yy, pon, proszę. Hania, jeszcze raz Cię przepraszam. <laughs> Mikołaj Michalak. Miałem okazję posłuchać Filipa. Jeżeli to może wybrnąć dla szerszego grona, to ekstra. Jak wygląda organizacja dnia uczącego się i trenującego dziecka, połączenie edukacji z trenowaniem? Czy tak jak w Polsce, dzieci są trasowane od 8 do 15:30 w szkołach, a potem mają realizować pasję, odrabiać lekcje, uczyć się i jeszcze mieć trochę czasu wolnego, czy jest to zorganizowane inaczej? No więc tak. To jest w ogóle kwestia systemu edukacji. W Hiszpanii jest edukacja 6 lat szkoły. Dzieci idą jak mają 6 lat do szkoły, jest 6 lat szkoły podstawowej, to się nazywa edukacją primaria. Potem jest 4 lata takiego naszego gimnazjum, ESO i 2 lata szkoły maturalnej albo 3 lata zawodowej, w zależności, który się wybierze jakby, którą drogę wybierze. I teraz przez te 6 lat szkoły tej podstawowej, dziecko idzie do szkoły na godzinę 9 albo 9.30 i wychodzi z tej szkoły o godzinie 16.30 albo 17.00 ale ma w czasie szkoły dwugodzinną przerwę na obiad i na zajęcia takie ruchowe. Grają w piłkę na dworzu, wychodzą, coś. Odpoczynek, potem te takie lekcje popołudniowe, nadzwyczajem są już tam luźniejsze, plastyka, muzyka, jakieś tam zajęcia takie, więc jakby te dzieci są generalnie w miarę poczętym My odbieramy Tymka, bo akurat tym jak jest tak w czwartej klasie podstawówki, my go odbieramy o godzinie 17 ze szkoły, szybki transfer do klubu, 17.45 zaczyna trening, kończy trening 19.15. Zbieramy go z treningu albo gdzieś tam łączymy z innymi tak i, i, i wracamy. Tak. Teraz jest taka fajna sytuacja, akurat mamy, że przeprowadzili się do Walencji od sierpnia, a trzy razy jeździli wcześniej, testowali swoich chłopaków też, tacy nasi znajomi, państwo licznarowscy, pozdrawiamy, z Komorowa. Mają dwóch synów rocznik 2009 2011 i ci synowie są też jakby w Walencji, nie są w kanterze, są w drużnach i tam czasem mają przyjemność z tymi lepszymi drużynami trenować albo grać w meczach. Po prostu nie było miejsca dla nich, okay. żeby byli i mówię, to jest jeszcze ten problem taki, żeby taki Polak się załapał do tej kantery, no to musi być dwa razy lepszy od, od Hiszpana, inaczej go tam nikt nie nie, nie wpuści, tak? Ale mówię, bardzo fajnie, dzięki temu mamy tam to ogarnięte logistycznie. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, czyli jak Hanie i, i, i Maćka, Hania z pierwszym roku ESO, ona ma zajęcia w szkole od 8 do 14. Trzeba reanimować będzie, pani Adamie, czy... Bo jak coś, to mamy... Tam... Mamy aplikację serwisową. Więc jest, ma, ma szkołę od godziny 8 do, do 14, ale też ona, ponieważ w zeszłym roku wygrała Mistrzostwa Autonomiczne Wspólnoty Walencji, jest już z pewnych lekcji zwolniona, bo jest tak zwanym, to się nazywa deportista de elite, czyli sportowiec elitarny. I najbardziej z tego korzysta Maciek, bo on na 12 przedmiotów, które ma w szkole, Trzy ma od razu zaliczone. Tam WF, właśnie jakaś plastyka, muzyka, jakieś tam, nie wiem, środowisko, no. coś takiego. Czyli jakby, że jest sportowcem wyczynowym, nie musi tych przedmiotów zaliczać, to jest oszczędność czasu. I może ten czas poświęcić na trenowanie. Więc tak jak Hanka ma cztery razy w tygodniu trening, te treningi są często w późnych godzinach. Y wieczorny trening trzy razy w tygodniu motorykę, która jest połączona z tym, z tym treningiem, no to ona spędza w klubie tamte dwie i pół godziny dziennie praktycznie na treningach. Natomiast Maciek ma tak, że załapał się do takiego programu w klubie, to się nazywa, taki, to się nazywa Project Pro. Jest w, całej, w całym klubie, jest objętych tym dziesięciu zawodników tylko i wyłącznie. Szymon Borowski też w tym, w tym projekcie jest. I oni mają dodatkowe zajęcia indywidualne z trenerami, czyli oprócz czterech treningów wieczornych, które ma często w późnych godzinach, kończy ten trening w 2.15. Oprócz tych treningów, mówię, motoryki, siłowni i tak dalej, ma dwa razy, w tej chwili, ma dwa razy w tygodniu, wcześniej miał trzy razy w tygodniu, treningi indywidualne, które są jakby specjalnie, specjalnym programem dla niego robione. A to są treningi z zakresu właśnie, nie wiem, techniki indywidualnej, dodatkowych zajęć motorycznych. I on ma od razu po szkole, czyli ma je, kończy na przykład lekcje, dzięki temu, że jest z tych przedmiotów zwolnionych kończy lekcje, ma lekcje od 8 do 12.15. I potem ma półtorej godziny treningu, idzie na obiad, ma w klubie miejsce, no, żeby robić lekcje i tak dalej. Dobra, no bo ja też spotykam się z rodzicami, yy, którzy. No, dziecko nie przychodzi na trening, bo ma korepetycje, bo ma lekcje do zrobienia. I teraz jest tak, czy w Polsce za dużo, jakby trochę czasu musimy na to poświęcić, że jeszcze trzeba lekcje odrobić. Niektórzy rodzice, ja rozumiem, że wybierają naukę bardziej niż koszykówkę, mają do tego prawo. No to jest zawsze ale, jakiś dylemat. Tak? No wiem, ale jak to. Bardziej znaczy, chodzi o to, że jeszcze. Z tym odrabianiem lekcji, poświęcaniem czasu właśnie poza szkołą jeszcze na tą naukę. Jest tak? Czy, czy bardziej jest to znaczy, na, na luźno znaczy w Hiszpanii? Ja bym chciał tak, żeby Maciek się bardziej uczył i miał lepsze oceny, tak, a nie gdzieś tam na, na styku tak, walczył o to, żeby, żeby zaliczyć, tak, to, to wiadomo, tak, pewnie w Polsce byłoby łatwiej, no bo jednak po Polsku świat łatwiej uczyć niż, niż w obcym języku, ale, ale generalnie nie jest takie, nie ma takiego ciśnienia w szkole. W sensie jest, 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 jest po prostu trochę ta szkoła inaczej zorganizowana. Generalnie założenie takie, że dziecko ma wykonać pracy w szkole, a to co w domu to jest tam zrobienie do zrobienia projekt, no wiadomo, do nauczenia się na klasówkę, ale nie słyszę i nie słyszałem, żeby dzieci spędzały czas na jakiejś ilości niewiadomej korepetycji. Co więcej, Maciek ma. te zadania domowe są takie, wiesz, że muszą jeszcze godzinę siedzą i. Nie nie, 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 nie widziałem, żeby siedział nad wypracowaniami, żeby żeby tam. Jest, jest, jest jak jest dziecko się dobrze samoorganizuje, to naprawdę ta, taka, taka godzina dziennie mu spokojnie na, na, na tematy szkolne wystarczy, ale nie zawsze, bo często jest tak, że, że dziecko przed tym, jak odrabia lekcję w szkole, właśnie ma przerwę. Czy, 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 czy coś. Nie, ma, nie ma jakby, jest dużo mniejsza moim zdaniem ilość tego materiału. Czyli to bardziej już o edukację jest tutaj różnica. Tak, I tak. to pozwala się realizować mocniej w sporcie. Tak. I uważam, że jakby wszyscy mówią, że jest niższy poziom edukacji niż w Polsce. No tylko, sorry, no ja, ja nie wiem, czy ja, okej, okay, niektórym może całki i... i ja nie i, wiem, po i, co to i, jest, to już powinno być... W opcjonalne. Dzisiaj, momencie dzisiaj masz chce. taki dostęp do wiedzy, którą masz na kliknięcie, jedno, że, że nie, trzeba wiedzieć bardziej, moim zdaniem, gdzie czego, jak szukać i wiedzieć, gdzie, gdzie dzwoni, tak? a nie trzeba pamiętać nie przemysłowo. Nie, nie to ważna nie? informacja. Więc pod tym względem jest to, jest to naprawdę jest, 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 jest luźniej. Poza tym jest coś, czego w Polsce mi brakuje: bardzo duży szacunek dla sportowców. Dzieciaki. Naprawdę zawodnik, który gra nawet w tej lidze EBA, czwartej lidze, to już jest ktoś, szczególnie w tym jego miasteczku, z którego on jest, w którym on występuje, bo na tym mecze chodzi po 1000-1500 ludzi. Więc on jest tam kimś. Dziecko, które gra w Mistrzostwach Hiszpanii, reprezentuje taki klub jak Walencja, no to ono jest... Przez nauczycieli, przez ludzi, darzone pewnym rodzajem szacunkiem, w zasadzie sensie nie, że my tam mu pokażemy, że głupi sportowiec i tak dalej, tylko jakby ludzie rozumieją, jakie to jest wyrzeczenie dla takiego dzieciaka, żeby być tu gdzie jest. Ja nie, nie chcę i nigdy nie będę mówił o tym, czy moje dzieci mają talent, czy nie mają, to niech to oceniają trenerzy, ludzie ze środowiska, ale jednego nie mogę mojemu Maćkowi odebrać: talentu do pracy i niesamowitej ambicji. On, od kiedy przyjechaliśmy do Hiszpanii, Codziennie rano wstawał o 5.30, robił w domu półtorej godziny treningu, jechał skuterem, tym takim elektrycznym hulajnogą do szkoły, po szkole miał właśnie trening swój taki indywidualny trzy razy w tygodniu, tak? Zostawał często, jak miał trening wcześniej, to gdzieś jadł obiad w mieście, odrabiał lekcje w klubie, bo jest sala w klubie, gdzie można odrabiać lekcje i zostawał na kolejnym treningu. Wracał po treningu do domu o 19.30 do domu, jadł kolację, kładł się spać, żeby znowu o 5.30 rano wstać i żeby tak i tak robił codziennie, w takim reżimie był. I on tam, no trenerzy, trenerzy z Walencji śmieją, że nikt nie zrobił tylu pompek, co, co, co Maciek tak, w życiu, nie? Że po prostu to, a, a zrobił to po tym, jak przeczytał książkę Andrzeja Pluty o tym, jak Andrzej tam 300 pompek dziennie, codziennie robił, tak, nie wiem, czy Andrzej to robił. Ale, ale rzeczywiście i mówię, no to też tak będzie robił. Tak. I, i... I przez ten, ten system edukacji moim zdaniem to trochę jakby umożliwia, że tak, że, tak, że tak można działać. Dzisiaj tak Maciek nie robi, nie jest w stanie stawać o 5.30 rano, bo kończy trening 2215 15 z domu jest 23.00 i tak musi wstać rano przez Tak wstać. musi się wyspać jechać do szkoły. Ale mówi, ale robił to też dlatego, bo widział, jaka jest konkurencja. To, no tak jak mówię, no nie ma zmiłuj. Jeżeli z drużyny, która zdobywa brązowy na z Hiszpanii, połowa drużyny zostaje yy, wycięta. wycięta, tak? Nie to, że wyrzucona, po prostu no, my, słuchajcie, no, nie ma dla was przyszłości w tym klubie, stawiamy na innych, są inni młodzi, no to y, trzeba po prostu dawać się 130% maksa. No. Odpowiedz jeszcze na może kilka pytań i będziemy powoli myślę kończyć, bo... E, no właśnie, to bo, jest o finansach, o finansach... Bo tak. O, ofina, o finansach, rozmawiali, tak, mówiłem, że rodzice włożą ten... W Walencji jest inaczej, w Walencji jest składka roczna 700 euro za dziecko. Ale 350 euro, 400 jest w sprzęcie, które dzieci dostają. I to też jest fajna sprawa. E, Panie Adamie, mógłby Pan odpalić. E, no trochę. właśnie, bo teraz już bo, o Walencji. Będę prawda? o Walencji mówił, tak? Może Na to... te wszystkie pytania tak, Filip tam... postara się Wam odpisać. Tak, jest, jest w miarę jest, możliwości. Jest, tak. Natomiast dziecko, wszystko inaczej. jest w kategorii U6, czy jest to e, Chris Jones, tak? który grający w Eurolidze, ma dokładnie te same ubrania, te same stroje treningowe, e, te same koszulki. To wszystko jest oczywiście, wiadomo, że ci mają więcej tego sprzętu, tak? ale, ale każde dziecko dostaje dwa komplety strojów treningowych, yy, dwa komplety strojów. No i znowu tożsamość z całą drużyną. To jest ta, Pierwszą, jest, drugą, trzecią, to czwartą. To jest akurat Euro Nie, nie, dobrze, spokojnie, może to, to jest Tak wyglądają obiekty Walencji. To tu jest, grałem to, chyba. To jest Hala Fonteta, tak, taka na 8,5 to jest miejska hala, która ma 45 lat. To są obiekty, to w, nad którym przejeżdżać są obiekty treningowe Walencji, to jest w tej chwili 13 bojś. I to jest miejsce, w którym powstaje. To jest filmik, musi być sprzed trzech lat. To jest, w którym powstaje nowa hala. I ona jest budowana za prywatne pieniądze pana Rojża, to jest drugi najbogatszy Hiszpan. E, budowa tej hali to jest 220 milionów euro, ponieważ były podwyżki cen materiałów. Zamknie się ta inwestycja U. kwotą 300 milionów euro. 300 milionów euro e, pan Rojż wykłada ze swojej prywatnej e, ta hala już stoi, konstrukcja cała, tak? W tym roku będą dach montować. E, więc e, więc to, to, wow, jest, to, je, to jest hala, z której ci zawodnicy po lewej stronie trenujący w będą, no każdy będzie miał nadzieję, że kiedyś tam zagra i rzeczywiście w Walencji grają wychowankowie. Jest wychowankowie. W klubie jest takie miejsce. E, jakbyś mógł odpalić tą stronę, tą, ten taki pierwszy O Alkerii, ten pierwszy chyba filmik, który wysłałem. A, stronę. E, nie, nie stronę, tylko jeszcze raz tego YouTube'a. E, Akademii. Tak. Dobra. To tak wygląda Akademia. E, to jest wejście. E, jest. Korty, tak, koszulki, to tak wyglądają korty. Po jednej i po drugiej stronie są po cztery takie boiska połączone. Rodzice się siedzą na górze, nie mają dostępu do, do, do dzieci. To jest kort centralny, na którym są ważniejsze mecze rezerw czy, czy drużyny junior, juniorów rozgrywane. W sumie jest cztery boiska zewnętrzne, trzynaście boisk wewnętrznych plus jedno główne boisko. Jeszcze były dwa dodatkowe, ale zostały zburzone pod budowę tej nowej hali. No, tak wygląda minikopa na przykład, czyli taki turniej 14 nie? Jest tyle ludzi po prostu na... na to teraz na... rzucałeś jak w Walencji, no, że, że ile można w Badalonie tam było... No, tak podali, że było 8-900, tak? Ale tam moim zdaniem była, potem w drugiej powierzchni była prawie pełna hala. Więc ten, Jak wygląda opieka właśnie nad, nad tymi zawodnikami? Wszystkie... Jest cały czas w klubie lekarz, tak? No, w klubie jest w sumie tam 700 dzieci. Jest w klubie lekarz, są fizjoterapeuci, którzy są cały czas dostępni. Oczywiście tam trzeba z aplikacji się zapisywać na, na ten, ale ci zawodnicy, którzy są w kanterze, mają swój jakby program, program rehabilitacyjny. Jest siłowia, na której mogą trenować dwie drużyny na raz, więc jakby trenują. Z tych wszystkich trenerów od przygotowania motorycznego jest też kilkunastu w klubie i cały czas się nowi uczą. Tenerów wszystkich pracujących w klubie jest 70 kilku więc y, pracują z tymi, z tymi grupami, no na, na przykład y, jeżeli y, mógłby pan, panie Adamie, odpalić może tamtą stronę klubu. Y wszystko jest spięte w jedną identyfikację wizualną, bo ci zawodnicy i ich rodzice to są klienci dla pierwszej drużyny, tak? Nie ma coś takiego, że jak się z zawodnikiem klubu ma się jakieś tam zniżki na bilety. Nie, normalnie trzeba kupić taki karnet na cały rok. Tam najtańsze karnety są po 350 euro. To wcale nie wychodzi drogo, bo jak jest 35 meczów w domu, no to wychodzi 10 euro za mecz, tak? Najdroższe sponsorskie jakieś tam bilety są po 3000 euro takie karnety roczne. Mhm. I, 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 I ci zawodnicy, to jest tu, tu właśnie właśnie drużna, eba drużyna juniora, właśnie o zerem jest Szymon Gorowski. I to taka duża juniora, to są sami reprezentanci Hiszpanii, już w zasadzie z, 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 z różnych roczników. tak Więc, no. więc tak, z, z zerem tutaj widzimy Szymona, tak obok niego jest Juri, Lukas Mari, który już w Eurolidze zadebiutował, Sergio Dolara z dziewiątką, który jest prospektem na y, pierwszą rundę draftu za, za, za przyszły rok rozgrywający taki dwumetrowy. na swojego pokaż. Co y, musiałbyś na kadetów, zjechać. Y, Kadet A po prawej na górze. Ja, ja nie, to jest tutaj, kadet kadet A. A, proszę. No to i Maciek z ósemką stoi, tak? Yy, obok, obok, obok trenera, tak? Więc... No. Trzeba zap zapamiętać tą twarz, bo kto wie, co się wydarzy. Zobaczymy, tak. Nie ma co pompować balona, ale nie, trzeba też nie, trzymać nie, kciuki. Nie, jasne, nie, ale, ale, ale jest. Y, jest y, y, tak to wygląda. Natomiast jeżeli się na tej stronie na tej stronie wejdzie, tam jeżeli chodzi na przykład te same drużyny, to pokazane jest jeszcze jakieś te zaplecze. To jakby kantera. jak wejdziesz na Teams na górę i na school, to teraz dopiero nie dostaw ten. To, a, te a Hania jest? Jest też w tej. Ty pokażmy ją, żeby nie była zła na mnie, ktoś może mi <noise> <noise> Tak, tak, tak. Nie, no wszystko wiemy. Tak. Nie, ale to pokazuje, ile jest drużyn w klubie, zobaczcie, nie? Że, żeby po prostu... I to wszystko jest robione po to, żeby e, pod tym hasłem DEL Werco. Ja lesferzo, ta... pierdziele, widzicie to? To, jest... to już cała Wielkopolska tak. przyjechała, tak naprawdę. To jest kultura kultura czyli jakby e, kultura wysiłku, kultura nauki wysiłku. Także trzeba, e, takie jest po prostu hasło klubu, tak? I, i wszyscy mówią, ta dziewczyna to jest w tle, to jest Aua Fam, numer, 2006 rocznik dziewczyna. E, Podobno. Co? Podobno. E, nie, 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 nie. Urodzona w, urodzona w Hiszpanii, reprezentantka okay, Hiszpanii. Tak, urodzona w Hiszpanii, tak bardzo koleżanka akurat Maćka i Szymona. Ale ma ale 95 wzrostu, bardzo w, w, talent duży. Jeżeli chodzi więc to Musiałbyś wejść w, z protem w Teams, a i Girls właśnie. I ona będzie jako Infantil B, bo jest młodszy rocznik, infantila. Infantil B. Wiesz, tutaj wiedziałem, ja że, 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 że koszykówka jest popularna. Trzy, numer, w numer, numer 13, bo trenerki stoi. Cześć Hania, okay. przepraszam cię jeszcze raz. Jest dowód, jest no, dowód. Więc, więc jest, jest hania gdzieś tam w tym, ale nie, nie, jest, jest, to jakby pokazuje pokazujesz skalę tego wszystkiego i, i mówię, no m, m, tylko Walencja jest unikatem, jeżeli chodzi o Hiszpanię i nie może być brana jako taka referencja, to jest jakby klub. Idealny można powiedzieć, taki, który, który jest yy, i przykłada wagę do, do, do roli, którą As pełni w środowisku. To, przepraszam, to właściciel takim jest pasjonatem. Słuchajcie, tego, że to takie jest napędzane? Budżet Wa Walencji klubu, pomijając obiekty, tak mówię, 6 milionów na hale, na ten obiekt treningowy 22 miliony euro wydał. Budżet Walencji to jest w tym sezonie 23 miliony euro. Z tego 2,5 miliona euro idzie na drużynę żeńską, która gra w Eurolidze, 2,5 miliona euro idzie na akademię. 2,5 miliona euro, tak? Czyli mówimy o kwocie 12 milionów złotych, tak? No nie wiem, jakie są budżety klubów w PLK, ale nie wątpię, żeby któryś klub miał chyba budżet w tej chwili w taki, takiej wysokości. A reszta idzie na pierwszą, drużynę, na pierwszą drużynę seniorów, tak? no bo to jest Euroliga, to jest logistyka, loty czarterowe, sztab odpowiedni no i, gracze, i tak dalej. No i gracze, którzy, którzy też tani nie są, tak? No gracze w Eurolize wiadomo. No, no, koledzy, <laughs> a na meczach dmuchają, na hali fontecie dmuchają ciepłym, jest ciepło na meczu, żeby zawodnicy nie marzli, no bo to potem szana... To jest problem. Też jest klimat, ale o, o, właściciel klubu, pan, pan, pan Juan Roycz, to jest mówię, drugi najbogatszy Hiszpan, właściciel Mercadony, to jest no, jedna z największych sieci marketów w Hiszpanii, wszędzie. Poznałeś osobiście? No tak, miałem przyjemność uścisnąć rękę, podziękowałem mu bardzo za. Znaczy, on, on nie wie, kim ja jestem, prawdopodobnie tak, ale, ale mi tam przedstawiono kiedyś i Zresztą normalny facet: chodzi po ulicy z tym, przed meczem przychodzi do baru, gdzie są kibice, zamawia sobie kawę, rozmawia z dyrektorem sportowym, więc, więc mówię, no taki, no. no normalny gość. 40 Młody, lat. Ile lat właśnie? Młody? On, 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 znaczy nie, on, on ma 70, tak? wie 40 Aha, lat. Okay. 40 lat prawie od 86 roku, jak powstała Walencja, najpierw jako sponsor się zaangażował. Ja mówię, to jest rodzina sportowa takiego, brat z kolei jest właścicielem Villarealu, e, piłkarskiego. E, firma Pomesa z kolei to sponsoruje, to jest też ich rodzinna firma. No, ale to jest, mówię, no, są ludzie, którzy mają nieruchomości. E, obiekty też córka pana Rojża projektowała, bo też mają swoje agencje, znaczy swoje firmy projektowe, więc mówię, no, to, jest, to jest, mówimy, rozmawiamy o jednych z Bogatszych ludziach w Europie, natomiast e, też rozumiem, no, z, w klubie mam dosyć dobre relacje i nie wiem jak to wygląda. Celem klubu jest to, żeby odejść od mecenatu e, pana Rojrze, czyli żeby on wybudował taką infrastrukturę, żeby docelowo klub mógł się utrzymywać bez jego wsparcia. Bo dzisiaj jest tak, że z tych 24 milionów, to 15 milionów idzie z jego fundacji. A tylko 9 milionów pozyskuje Walencja na rynku praw telewizyjnych, z biletów, z, no, od innych sponsorów. Cel jest taki, żeby monetyzować tak nową halę i tak zmienić w ogóle monetyzowanie europejskiej koszykówki, żeby dały coś zrobić na wzór NBA, żeby te kluby były no samowystarczalny. No bo dzisiaj trochę w Europie jest taki problem, że koszykówka jest deficytowa, tak? Że ten sport może jest na naj... No super jest Euroliga, tak? No to każdy mecz jest naprawdę na... Na... Ale kluby no, niekoniecznie mają zbilansowane przychody i wydatki, tak? Barcelona i Real to są organizacje, do których z budżetu piłkarskiego są transfery rzędu dwudziestu kilku milionów euro, tak? Do, do zasilające sekcje koszykówki. Więc jakby cel taki też Euroligi jest, żeby to zbilansować, żeby kluby się mogły same finansować, no różne są pomysły, tak? Z otwarciem się na Duba, i no może nie ma czasu, żeby o tym rozmawiać teraz. Natomiast no mówię, no jest, jest taki pomysł, żeby tak to, tak to zrobić. No temat rzeka. A jakie ty masz pomysły? Tak już kończę, bo potężna dawka informacji o Hiszpanii. Na przykład mówiłeś o tym przesiewie, że jak masa jest, nie? Jak dotrzeć jeszcze do tych większych na przykład masy w Polsce? No bo nie, nie, no tutaj... na siłę nie otworzymy klubów, ale czy może na przykład związek coś mógłby. Nie wiem, no jak jak, jak nie wiem, trzeba jeździć i szukać, rozumiem. Tutaj, tak? tutaj się pojawiło takie pytanie od Michała Sarana. Pozdrawiam cię, Michał, grał Michał przez sezon w ŁKS-ie. E... Takie właśnie, co ja zadałem? Czy, nie? E, czy da się, jakiś, jeżeli to w jakiś sposób przenieść na nasze podwórko? No właśnie. No na przykład to moje pytanie. Tutaj jak tą masę. Jeszcze Krzysztof Białkowski znam. odpowiedział, że bez. Buldożera nie da, nie da rady. Ja nie uważam, że bez buldożera nie da rady. Znaczy, to jest, to jest chyba trochę kwestia, myślę, odpowiedniego spojrzenia na koszykówkę. Eee... Ja żyję koszykówką, znam też ludzi w związku, natomiast ja nie wiem, czy my w Polsce mamy nie wiem, strategię koszykówki 2030-2035, gdzie my chcemy z koszykówką być, gdzie chcemy dojść i jak chcemy stworzyć odpowiedni ekosystem dla koszykówki, żeby ona się rozwijała. Bo możemy tutaj sobie odbijać oczywiście piłeczkę pomogową, że nie wiem, trenerzy źle szkolą, że dzieci mamy za grube, że trochę nie tak się dzieje. Jakbyś mu nam tą tabelkę. Ja, 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 ja mówię, nie, robię to. Dla przyjemności, bo po prostu to lubię, tak? Natomiast generalnie trochę zawodowo zajmuję się zarządzaniem i, i jakimś tam definiowaniem strategii i pomysłów. I wczoraj usiadłem na dosłownie 20 minut w internecie, pochodziłem na stronę minister sportu Polski, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch i Litwy, żeby wyciągnąć dane odnośnie ilości ludzi, którzy są zrzeszeni jako sportowcy, tak zwani federacyjni, tak, bo takie raporty każde ministerstwo w Unii Europejskiej musi przedstawiać. A w Polsce, tak jak mówiłem, ja wpisałem ja w, ja w Polsce dane za 2018 rok, bo pandemia trochę zakłóciła te dane, było trochę mniej, tak? ale jest około 400 tysięcy licencji koszykarskich, tak? we Francji jest 700 tysięcy. W Niemczech widzimy, ile 200, we Włoszech 300 tysięcy, w Hiszpanii 385, w Piku było 415 kilkanaście w Hiszpanii tego, to pewnie się odbuduje, tak, po pandemii. E, bardziej chodzi mi o to e, też porównanie innych sportów, tak, bo u nas mówi się, że Polska żyje siatkówką, no okej, okay, no jest trochę więcej tej siatkówki, koszko jest na poziomie piłki ręcznej, tak, natomiast... Nie wiem dlaczego mi wyszło, że Rugby jest 35 tysięcy w Polsce, 3,5 tysiąca jest Rugby w Polsce. Jedno zero, za dużo dałem w tabelce. Przepraszam. W każdym razie y, chodzi, o to, chodzi o to, że widać, że na przykład y, koszykówka jest, y, jakby siatkówka w Polsce jest trochę bardziej y, rozwinięta, tak, w porównaniu do koszykówki. Piłka nożna to jest w ogóle inny świat. Natomiast naj, naj, najważniejsza jest ta ostatnia pozycja w tabeli. Procent licencji koszykarskich do liczby mieszkańców. U nas to jest 0,11%, czyli jedna osoba na tysiąc w Polsce, jest aktywnym koszykarzem lub y, koszykarką. E, w, we Francji e, 10 razy tyle, tak? W Hiszpanii i na Litwie 8 razy tyle. Czyli jest 8 razy bardziej popularny ten sport. I moim zdaniem nie będzie e, pieniędzy w polskiej koszykówce. I nie będzie długoterminowych sukcesów, jeżeli nie zadbamy o to, żeby koszykówka zagościła pod przysłowiowe strzechy, żeby była sportem masowym. I trzeba zacząć. Oczywiście musimy dbać o wierzchołek tej piramidy, o kadrę, o ich sukcesy, o sukcesy kadr młodzieżowych, ale wszystko zaczyna się od tego sitka. I jeżeli nie zadbamy, jako środowisko koszykarskie o to, żeby było jak najwięcej drużyn w szkołach, żeby nauczyciele w szkołach chcieli z dziećmi odbijać pomarańczową piłkę, a nie, nie wiem, dreptać wokół, wokół boiska, to będzie nam bardzo ciężko, moim zdaniem, na długą metę ruszyć z tematem i, i, i ja uważam, że taka strategia, jak to zrobić, powinna powstać, bo są rzeczy, które można przenieść od razu, tak, kwestie, nie wiem, żeby w U-14 czy U-12 nie musiały dzieci podawać piłki do sędziego, tylko ją wybijały od razu z autobutu, przyspieszy grę i dzięki temu będzie większa intensywność, okej, okay. to, jest, to, jest, to jest do zrobienia, tak. Natomiast jak to zrobić, żeby tych dzieci było więcej, jak skierować strumień kasy od związku i od sponsorów i od ministerstwa w tą stronę, to jest moim zdaniem dzisiaj klucz, bo bez tego wszystko, co byśmy nie zrobili, będzie miało krótkoterminowe. No, no dobra, absolutnie takie, bo też często słyszę takie nie, nie teorie, ale zarzuty, że na przykład, spółki państwa dają pieniądze na sport zawodowy, gdzie przyjeżdżają zawodnicy. Ja wiem, że to też musi być na rok. Ich nie ma. Czy na przykład jakaś spółka państwa może powinna młodzieżową, właśnie taką? Znaczy, w młodzież mocniej pójść, no, szerzej. No Na pewno, no, słuchajcie, no, stworzenie, nie wiem, my, my mówię, w Łodzi mamy mniej Basket Ligę, tak? Staramy się jakby m, angażować kolejne szkoły, kolejnych ludzi do tego, żeby były różne koszykówki, grają jako tygrysy, ośmiornice, pandy rywalizują ze sobą, po to, żeby jak najwięcej tej koszykówki było, tak? Myślę, że takie projekty są bardziej seksi dla spółek Skarbu Państwa, typu, nie wiem, ubezpieczyciele czy, czy banki, tak? Może niekoniecznie Orlen, niż y, wydawanie. Kasy na kolejnego pana Icia czy, czy SMIFa, tak? Bo, bo, bo no, O to bo, mi chodzi. Bo, nie? bo to to jest, to, jest, to, jest na to, to na pewno jest coś, co zostanie u nas i co będzie powodowało, że ten rozwój będzie. Oczywiście sport zawodowy jest potrzebny, bo skądś te dzieci muszą brać wzorce, tak? Tylko. Um, tylko, tylko pytanie, czy jak tej masy zainteresowanej danym sportem nie masz, to czy taki jednorazowy sukces jest w stanie przekierować uwagę bardzo rozproszonej młodzieży czy, czy ich rodziców, która jest tak przebodźcowana czy różnymi informacjami? O sukcesie mówisz, czyli na przykład czwarte miejsce, tak? Jasne, Tam się no spod... ta i kurczę, no pierwszy, pierwszy raz od 50 lat. No i ja mówię, także ja mówię, ja, ja jestem daleki od. Krytyki związku, bo jakby też pewne rzeczy rozumiem, procesy rozumiem i, i, i rozmawialiśmy tak wcześniej. Także na pewno udało się zrobić parę dobrych rzeczy, wyprostować sytuację finansową. Jest świetna organizacja kadr. To, to zresztą o tym trenerzy też mówią, tak że, że się na, naprawdę dużo zmieniło na lepsze. Natomiast po pierwsze, wydaje mi się, że środowisko koszkarskie jest tak małe, że nie powinno się dzielić, powinno mówić wspólnym głosem, powinno pochodzić w jedną stronę, bo jest sporo ludzi, którzy chętnie by się jeszcze bardziej mogli zaangażować. Jest, jest duży kapitał ludzki wokół koszykówki na pewno. O tak kim wie... mówisz. To nie chodzi, żebym wymienił nazwiska, ale jest sporo ludzi, którzy mogliby na pewno sporo pomóc. Do jednego i... kosza w tym przypadku, do, powinniśmy dusić do, wszystko. Do, dokładnie, to, to o to chodzi, tak po pierwsze. A po drugie mówię, no. Ja, ja, ja bym się bardzo chętnie, to taka deklaracja, tak nie wiem, czy to jest tylko to ogląda, ale ja bym się bardzo chętnie zaangażował w taką Myślę, w, w, Tak. Ja, 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 ja bym się w taką pracę naprawdę bardzo chętnie zaangażował, bo mam swoje pomysły, wiem, jak takie rzeczy tworzyć i, i, i mówię, no moim marzeniem jest e, móc e, pracować e, na rzecz e, koszykówki, bo, bo, bo to kocham po prostu. Więc... <laughs> takie, takie mam wrażenie, ja na przykład jestem na tym etapie, jeszcze nie powiedziałem koniec, ale w zasadzie tak, że wygaszam reaktor, otworzyłem zajęcia, mam tam wiele raz w tygodniu i. Przychodzi do mnie ponad 30 osób, nie? I się zastanawiam, czy każdy zawodnik, który kończy, mógłby próbować taki wierzch coś swojego we własnym mieście, to by też coraz więcej tego było. Tak, taka myśl teraz, nie, żeby każdy po prostu z nas, były zawodnik, czy ktoś ze środowiska coś takiego próbował ja. robić u siebie. Nie? No słuchaj, no, ale model, model niemiecki. Kościółka naprawdę nie była w Niemczech nigdy specjalnie popularna, ale to, co zrobiła Alba w Berlinie, tak? No i ogromna metropolia, 5 milionów mieszkańców, bardzo bogate miasto, ale oni przez sieć szkół, przez współpracę od dołu, przez to, że robili swoje akademie, też im się udało, że mają po kilka drużyn w każdym roczniku już wybranych dzieciaków, ale przede wszystkim mają kib Biców, którzy chodzą na mecze Euroligi albo tam szoruje, że tak powiem, raczej w dolnych rejonach tabeli tej Euroligi, ale jest to wielki rynek, nie przepłacają kontraktów, klub się w miarę bilansuje finansowo. A czerpią z tego, że po prostu popularyzują koszulkę, ko koszykówkę wśród dzieci w szkołach, bo te dzieci potem przychodzą no na te mecze. Kupują koszulki, to ich idolem jest tam Sigma, tak? czy, czy Dulo czy jakiś tam inny koszykarze. Prosida teraz bardzo młody, fajny chłopak z Alby Berlin, i w Berlin tym żyje. Filip, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Dużo no. informacji, ale mam wrażenie, że ty byś jeszcze mógł. Gadać. Ja bym mówił cały, cały czas. Mam prośbę, jakbyś mógł tam. Jeżeli ktoś stwierdzi, Słuchajcie, że nie, od, nie, od, nie, odpisa, nie odpowiedziałeś, to możesz odpisać. I tak, zawsze ale możecie poczekam. do mnie tak samo pisać spokojnie na, 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 nie mówię, czy, czy na Facebooku. czy. Czyli im więcej koszykówki, tym lepiej. Ale, ale musisz oczywiście. 13 razy. Jezus Maria. 5 no, prawą, pięć lewą. To podobno, tylko weź. to podobno jest ten, strasznie. Specjalnie jest taki, wiesz. To? Od razu lecisz na ten. No. Filip mi przypomniał, że spalił cztery trójki przeciwko Zastalowi Zielona Góra, w Zielonej Górze ŁKS Łódź wygrał jednym punktem, 0,2. 2 yes. chyba muszę ten, ro, rozpiąć ten, Zero, ręka. <laughs> strasznie, strasznie zdradzę, tak jakby ktoś ja, rzucał ja, ja tak, i, ma koszulę, i ma koszulę włożoną w spodnie, <laughs> to jest strasznie słabo działa. Ach, poszło czyściorem. Poszło ci 1-5. Teraz nie wiem jak lewa. Batik lewa do tramwaju. Patrz, widzisz jak poszło? Babunia, jak jest babcia po hiszpańsku? Abuela. Abuela. O, patrz. Abuela Gramma. Poczekaj, poczekaj, a teraz poszukam, bo rozdepnę guziczek. Say hello to Gramma. Dzieci patrzą, Hania patrzy. To no, właśnie, to mnie ten, nie żebyś tam nie wyjeżdżał z tymi, bo to potem wiesz że. Z z muszę tłumaczyć, co tu tam jakiś ku coś tam jest, czy tam. <laughs> Abuela. <laughs> Jeszcze dwa chyba zostały. O, żeś mordę. Dobra i trzy, jak chcesz, ja tam udaję, że bronię, czyli nie bronię, wiesz co chodzi. Floterek, pasza na Warro, la bomba, kurde. Daj la bombę, fiknij. Oh, to, a, ostatni rzut. Poszło. Jest, jestem prawie jak Kacpa. Uf. Co by nie mówić, Filip? Kaspa, Filip, 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 no chyba wszystkie obejrzałeś odcinki, czy nie? Nie, nie, wszystkich nie obejrzałem, ale tam naprawdę jeżdżę dużo rowerem. A więc a to odcinek, który mniej więcej tam półtorej, dwie godzinki, to jak, więc zapuszczam na słuchawki. To jest nielegalne, podobno, ale jakoś tam mnie chyba jeszcze policja nie, nie złapała w Hiszpanii, więc zapuszczam na, na, na słuchawki i sobie pedałuję słuchając. No właśnie, nie, właśnie to jest dziwne. Ktoś mi zwrócił uwagę kiedyś, że podobno nie wolno, ja mówię, no ale tak mam, ktoś do mnie dzwoni, no podobno nie, że możesz mieć zestaw głośno mówiący, ale w że to słaba sprawa. Zestaw głośno mówiący. Ja chciałbym, widzą, podziękować za to, że nas oglądają, no bo to robimy dla Was. Cieszymy się, jak jesteście aktywni, jak są goście. Którzy pod, mogą coś wam przekazać, bo, bo lubię ten sport, nie lubię. Kocham tą, 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 ten tak sport. Wszyscy, którzy tutaj przychodzą też. Mi się tak wydaje. Nie, nie wiem, czy był ktoś, kto nie, nie kocha. I, no i chcemy dobrze. Chcemy dobrze i żeby te dzieciaki grały i się ruszały, Tobie życzę wszystkiego dobrego. Czy ty może masz jakieś orędzie? Chcesz komuś coś powiedzieć? Nie, Pozdrowić rodzinę. Nie, jakby zupełnie nie myślę, że powiedziałem. Mówię, jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie tych Hiszpanii, koszkówki hiszpańskich odnośnie swoich dzieci, to Śmiało naprawdę no, łatwo mnie znaleźć na, na Facebooku, tak nikim się nie ukrywam, więc, więc, więc można do mnie pisać. Postaram się odpowiedzieć. Moim gościem był Dzięki Filip bardzo. Kenik, człowiek orkiestra koszykarska, bardzo mądry, inteligentny facet, biznesmen, człowiek, który kocha koszykówkę. Dziękuję bardzo i widzimy się już za tydzień. No tak, partnerzy oczywiście. Apple Flore we własnej osobie. Jak ktoś chce kosza kupić, to do e, Filipa się zgłosi, albo do żony, do Katarzyny. Tak. Ma e, mail jest podany w opisie tego filmu. Ja chyba pamięci dam radę, ale wolę się upewnić. Oczywiście nadajemy Starczyński Arena Wrocław. Aplikacja SERF to aplikacja bezpieczeństwa. We wtorek nagrywamy filmiki z aplikacją, jak reagować podczas treningu koszykarskiego. No bo jest dużo urazów, nie ma tak naprawdę. Trener jest zazwyczaj sam. Chyba, że jest w grupach młodzieży jest fizja, zawsze chyba nie ma, nie? Znaczy, zawsze jest w Walencji, jest, zawsze z dwóch, znaczy w grupach, zawsze jest dwóch trenerów albo trzech, po pierwsze, a po drugie jest na, na, hali, na hali. Na dyżurze jest. Na dyżurze zawsze jest lekarz na hali i jest, no ale to jest mówienie no, no, ale wątpię, żeby na dyżurze był jakiś lekarz pewno. w klubach, więc to będzie dla trenerów, żeby szybko reagować, nie wiem. To widzieliśmy kostkę. sytuację ze Szczecina, tak? Chyba z zeszłego sezonu, tak? Jak jeden z zawodników uderzył głową w. w... A to yy, Szymczak. Tak. To w Szczecinie chyba było. No, ale tak? tu mówimy o seniorach już. Tak. No, tragedia, nie? To, no. to katastrofa. Na szczęście wrócił do grania. Hala, na której właśnie zerwałem no, krzyżowe, To Jakaś to... kurde pechowa. pechowa hala, nie? A, to... Więc taka będzie, taka, taka, jest, taka będzie narracja. Będziemy chcieli to wa dla was zrobić. Praise the wear, koszulka. Jeszcze raz jak to jest po hiszpańsku do Felipe, bo mam też kolegę Felipe takiego. Praise tak? do Felipe. Ja se to wytnę. Yo soy Jordan tu eres konio. <laughs> tu eres coño. Tu eres conio, Felipe. Y, secret, secret, Secret Spy Detective, Sports Medic, Apple Floor. Wspomniałem no, i to wszystko. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. I... A kiedy wstacie rozkosza grałeś oprócz tego że rzutu? Pół yy, dwa miesiące temu z weteranami w Walencji. Mamy taką grupkę. Yy, czy są naprawdę tam fajni zawodnicy, którzy grali wiele lat, niektórzy w Eurolidze. No, fajnie się przyjmie pyka tylko. Musi być zdrowie, nie? Tam, jakby przy moich kolanach i kręgosłupie, rower wskazany, siłownia może też, pływanie też, a koszykówka, tak trochę zażyna nie więc... Dziękuję bardzo, dziękuję panie Adamie. Jeżeli macie pytania, to jak Filip wspomniał, napiszcie do niego. Z, z miłą chęcią wam odpiszę. Do zobaczenia.